Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie na kongresie Rzeźba Wszędzie. Może wymienię wszystkie osoby, które dzisiaj i przez kolejne dni będziemy gościć w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. A więc poznamy się dzięki temu. Witam serdecznie panią doktor habilitowaną Agatę Agatowską, profesor uczelni Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Sztuki. Nie ma z nami, ale dołączy Krzysztof Bednarski. Witam serdecznie pana magistra inżyniera architekta Jacka Ciećwierza, pracownia architektury PDV Architekci. Witam panią Izabelę Hamczyk, artystkę, wizualną, nieobecna, ale zaraz pewnie dołączy. Witam serdecznie panią doktor habilitowaną Katarzynę Chrudzińską-Ucherę, profesor uczelni Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Historii Sztuki, która będzie równocześnie moderatorem naszego kongresu. Witam, ale jeszcze nie dołączył do nas pan profesor Jacek Jagielski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Witam serdecznie osobę, która już dołączyła, czyli panią doktor inżynier architekt Agnieszkę Labus. Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Fundacja Laboratorium Architektury 60+. Witam serdecznie panią doktor Annę Marię Leśniecką-Zagrodzką. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera w Łodzi. Pełne informacje podajemy. Witam serdecznie panią Aleksandrę Litorowicz. Uniwersytet SWPS School of Form. Witam serdecznie Mariusza Maciejewskiego. Witam serdecznie pana doktora habilitowanego Piotra Majewskiego, profesor uczelni, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie pana doktora habilitowanego Tomasza Matusewicza, profesor uczelni, Politechnika Poznańska. Witam serdecznie doktora habilitowanego Pawła Morzyńskiego, jeszcze nie dołączył. Witam panią architekt Ewę Nekandę-Trepkę. Witam doktor Edytę Ołdak, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie. Witam panią magistrę inżynier architekt Ewę Rąbalską, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie. Witamy panią doktor Monikę Rydygier. Jeszcze nie dołączyła, ale dołączy. Międzynarodowe Centrum Kultury w Warszawie. Witam serdecznie pana doktora habilitowanego Bartłomieja Struzika, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, prorektor AST. Witam pana profesora Macieja Szańkowskiego. Witam panią Kamilę Szejnow, artystkę, która również będzie moderować kongres. Witam pana doktora habilitowanego Piotra Welka, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytut Badania Przestrzeni Publicznej. Witam pana magistra inżyniera architekta Przemysława Wielątka, pracownia architektoniczna PDV Architekci. Witam doktora habilitowanego Rafała Wiśniewskiego, Narodowe Centrum Kultury, dołączy. Panią doktor inżynier architekt Monikę Wróbel, Fundacja Skwer Sportów Miejskich. I witam panią doktor Ewę Ziębińską, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni. Witam serdecznie wszystkie osoby, które obserwują nasz kongres online. Witam też serdecznie panią Agnieszkę Topolską, zastępcę dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
I witam osoby, które Państwo doskonale znacie, bo uczestniczą od początku w organizacji kongresu, czyli panią Annę Podsiadły, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. I panią Annę Adamczyk, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Tym samym właśnie powitaliśmy chyba wszystkich. Oczywiście serdecznie jeszcze raz powtórzę, niewymienione osoby, które przyjęły otwarte zaproszenie do udziału w kongresie online i osobiście też serdecznie witam. Proszę Państwa, może kilka słów o tym, jak się będziemy spotykać i co będziemy robić. Nie musicie Państwo zajmować tego miejsca, które ja tutaj zajmuję. Jeśli komuś wygodniej prezentować swoje prelekcje na siedząco, to oczywiście dostosujemy się. Każda część prelekcji jest później zakończona dyskusją. Wszyscy Państwo jesteście zaproszeni do udziału w dyskusji. W zasadzie ta dyskusja jest najważniejszą częścią tego kongresu. Przechodzę może do dlaczego kongres? Było wiele spotkań, konferencji, nawet tutaj w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, dotyczących przestrzeni publicznej. Natomiast one miały formę konferencji, zamkniętych konferencji naukowych. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że dyskusja na temat, jak kształtować przestrzeń publiczną, nie skończy się. Nie skończy się nigdy. W związku z tym kongres jest swego rodzaju miejscem do założenia wspólnego środowiska, które się będzie tym zajmować. Oczywiście nie oczekujemy, że to środowisko się zwiąże w jakoś formalny sposób, ale że będzie towarzyszyło, no szczególnie nam, Centrum Rzeźby Polskiej, w naszych działaniach zmierzających do poprawy estetyki, poprawy funkcji społecznych, wszystkich innych, którymi się tu dzisiaj zajmiemy, rzeźby i sztuki w przestrzeni publicznej. W związku z tym jest to miejsce wymiany perspektyw. Perspektyw na przestrzeń publiczną, no i to jest lista cały czas otwarta. Z pewnością inną perspektywę mają praktycy, inną perspektywę mają teoretycy, inną perspektywę mają profesjonaliści z bardzo różnych branż. I jeśli tych perspektyw nie wymienimy, nie spotkamy się w dyskusji, będziemy zamknięci w swoich bańkach. Te bańki należy pootwierać i tą dyskusję cały czas utrzymywać na takim żywym poziomie. Jak Państwo wiecie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku prowadzi program własny. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej. W związku z tym już staramy się kształtować tą przestrzeń publiczną. To są dopiero dwie edycje, które się odbyły. Ja jestem przekonany, że tego typu program ma szansę na pokazanie owoców po dziesięcioleciach swoich działalności. Zdarzyło mi się badać podobne programy w Stanach Zjednoczonych na Florydzie. Najstarszy, z którym się spotkałem, działał 70 lat. No to 70 lat można wypracować i środowisko, z którym się współpracuje, i zasób teorii, i zasób pewnych praktyk, które mają wpływ realny na tą przestrzeń. Nasz program jest pierwszym takim programem w Polsce. Jest to program inwestycyjny, natomiast bez dyskusji i bez ogłaszania wniosków płynących z tych dyskusji pozostawiamy potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów bez takiego oprzyrządowania. Mam nadzieję, że ten program, jeśli będzie działał dalej i będzie długofalowy, miał wpływ na przestrzeń i na społeczeństwo, poprawi sposób myślenia o przestrzeni publicznej, o donośności nie tylko sztuki, ale w ogóle przestrzeni, że jest to przestrzeń dialogu, przestrzeń spotkania, przestrzeń wymiany myśli, gdzie różni partnerzy muszą podjąć tą rolę tego wspólnego dialogu, że nie może dojść do pewnego rodzaju przechyłu, że jakieś środowiska mają większy wpływ lub mniejszy. To teraz może wyjaśnię taką trochę przewrotny tytuł naszej konferencji. Tytuł Rzeźba wszędzie ze znakiem zapytania. Ze znak zapytania zawdzięczamy obu moderatorkom. Czyli pani profesor Katarzynie Ucherze i Kamili Szejnoch. To wyjdzie w dyskusji. Myślę, że to były pewne obawy,
związane z tym, że na przykład właśnie środowisko artystów, rzeźbiarzy rości sobie prawo do tego, żeby na każdym skwerze i na każdym rogu i za każdym drzewem stała rzeźba. A to, proszę Państwa, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby kongres omówił rzeźbę przez wszystkie aspekty, które prowadzą do lokalizacji rzeźby w przestrzeni publicznej. Bo przecież ta rzeźba zanim stanie, albo sztuka zanim zafunkcjonuje w przestrzeni publicznej, no musi się spotkać z urzędnikami, z prawem autorskim, z prawem budowlanym, z prawem zamówień publicznych, z teoretykami, którzy kształtują kulturą twórczą tkankę i funkcję tej rzeźby, z celami społecznymi, z celami i misją dotyczącą osób na przykład niepełnosprawnych lub mających mniejsze kompetencje. No, tych zagadnień jest wiele. To stąd tytuł Rzeźba Wszędzie, czyli tak naprawdę przez wszystkie aspekty. I dzisiaj ten kongres zaczynamy, 3 dni to jest bardzo mało. Nie, z pewnością nie omówimy wszystkiego, nie wyczerpiemy zasobów wszystkich informacji, ale jeśli otworzymy te kanały komunikacji i drogę do dyskusji, to z pewnością będziemy kontynuować te spotkania. I to będzie właśnie ten taka druga część tego programu. Ten program w tej formie dotacyjnej zostałby bez oprzyrządowania, gdyby nie spotkanie ze specjalistami z różnych dziedzin. Czy jeszcze coś powinienem dodać? No to może otworzymy ten kongres. Pierwszą osobą, która dzisiaj zabierze głos, nie chciałbym się pomylić, będzie pani architekt Ewa Nekanda-Trepka. Mam pytanie, czy woli pani zająć miejsce za pulpitem, czy siedząc? Bardzo serdecznie zapraszam. Witam Państwa. Zaczynam jako pierwsza, trochę mam tremę w związku z tym i jest dzisiaj bardzo rano jeszcze ciągle. Proszę Państwa, każda forma w przestrzeni publicznej wynika z przesłania niematerialnego, którego jest nośnikiem, otoczenia, w jakim jest umieszczona, gustów estetycznych, indywidualnych lub społecznych, a także możliwości finansowych. Dawno, dawno temu zaistniała potrzeba rozpoznawania przestrzeni. Znajdowano miejsca szczególne, landmarki, którymi były głazy, wzgórki, drzewa. Ponieważ były w miejscach szczególnych, nadawano im magiczne, czyli święte znaczenie. Tak było, a może w tradycji lokalnej jest i do dzisiaj. Pojawienie się istoty myślącej abstrakcyjnie, jaką był Homo erectus czy Homo sapiens, która zaczęła wiązać swoje istnienie z określonym terytorium, wymagała określenia, nazwania znaków szczególnych przestrzeni. De facto miało to u swojej podstawy znaczenie utylitarne przy zbieracko-łowieckim trybie życia. Określenie szlaków i miejsc, gdzie było pożywienie, miejsc niebezpiecznych i tras powrotów do swoich bezpiecznych siedzib. Szukano naturalnych znaków szczególnych, jak anomalie w terenie, głazy, okazałe przejawy przyrody. Ta umiejętność i właściwość pozostała nam do dzisiaj, gdy idziemy do lasu czy na wycieczkę, szukamy miejsc charakterystycznych do zapamiętania, które pozwolą nam wrócić do samochodu pozostawionego na parkingu. Z czasem, przy już osiadłym trybie funkcjonowania, konieczne stało się oznakowanie granic. Moje, obce, czasem niebezpieczne. Dla wskazania miejsc szczególnych kluczowym stał się system abstrakcyjnego myślenia, a więc wierzenia, które nadawały sens życia, poczucie wspólnoty oraz tożsamości, a jednocześnie możliwość kontrolowania i budowania hierarchii. Dla lepszej komunikacji pomiędzy ludźmi miejscom tym nadawano miano,
a często i magiczne znaczenie. W starożytnym Egipcie i Grecji i Rzymie wiadomo było, który bóg lub bóstwo było odpowiedzialne za dobre lub złe wydarzenia w życiu człowieka, pod czyją opiekę należało się oddać, wykonując jakieś zajęcia zarówno w sferze rzemiosła czy sztuki, a które mogły pokrzyżować nasze plany. Wizerunki i atrybuty tych bogów były znane i co prawda nieliczne, ale niektóre ich przedstawienia, nawet rzeźby, dotrwały do naszych czasów. Były one głównie związane ze świątyniami lub budynkami publicznymi. To tej epoce zawdzięczamy rozwój sztuki, a Grecji i Rzymowi złoty wiek rzeźby. Tu pojawia się kolejna niematerialna cecha, jaką jest piękno. Wprowadzenie nowej wiary na początku naszej ery wiązało się z przejęciem i oznakowaniem w nowy, swój sposób. Dotyczyło to między innymi na przykład rozwidlenia dróg, gdzie symbolami wiary stały się kapliczki, wizerunki, obeliski. Trwałość miejsc szczególnych w czasie spowodowała, że zmiany cywilizacyjne, zmiana religii czy władcy danej grupy wykorzystywały je, adaptując do nowych idei czy nowej polityki. Znamienne, jak miejsca uznawane za święte w religiach przedchrześcijańskich zostały zawłaszczone właśnie przez nową religię, jaką było chrześcijaństwo. Przykładem jest Ślęża na Podgórzu Sudeckim. W miejscu kultury łużyckiej w XII wieku zamierzano postawić tu klasztor Augustianów, nigdy nie powstał. Ale zapewne na fali kontrreformacyjnej na przełowie XVII i XVIII wieku wybudowano kaplicę. Na dotychczasowych pogańskich świętych drzewach odnajdywano wizerunki nowych świętych. Jednym z licznych przykładów jest kamienna płaskorzeźba Matki Boskiej znaleziona na świętej, według tradycji, lipie w Leśnej Podlaskiej. Rzymianie wykorzystywali kulturę grecką i podbitych ziem od Azji, Afryki do północnych rubieży Europy. Renesans czerpał pełnymi garściami z Grecji i Rzymu. Z czasem znaczenie niematerialne tych miejsc stało się ważniejsze niż funkcja znacznika przestrzeni i ważnym stała się rola sztuki jako przejaw kultury i wiary danej społeczności. Tak narodziła się potrzeba upamiętnień i pomników. Dalsza część mojej wypowiedzi będzie już głównie opierać się na przykładach warszawskich. Koniec XVIII wieku i XIX wiek stawia na pomnikach bohaterów, upamiętnia wydarzenia i postaci istotne dla kultury lub nauki. Na ulicy Krakowskiej Przedmieście w Warszawie to pomniki księcia Józefa Poniatowskiego, autorstwa Thorwaldsena, Adama Mickiewicza, autorstwa Cypriana Godebskiego z pięknym ogrodzeniem zrobionym w warsztacie Szewczekowskiego, czy Mikołaja Kopernika, również autorstwa Bertela Thorwaldsena. Znajdujący się w łazienkach pomnik Fryderyka Chopina Wacława Szymanowskiego z początku XX wieku planowany był także już w wieku XIX. Losy pomnika księcia Józefa Poniatowskiego doskonale ilustrują, jak tło polityczne wpływa na dzieje de facto formy rzeźbiarskiej. Aby postawić taki pomnik w początku XIX wieku w Warszawie, zgodę musiał wydać car Aleksander. Projektowanie i realizacja przez Thorwaldsena trwała dość długo. Także był on gotowy dopiero, ten pomnik, po powstaniu listopadowym. Stąd władze carskie cofnęły zezwolenie, a car Mikołaj I podarował pomnik Paskiewiczowi, który wywiózł go do swojego pałacu w Homlu. Pomnik wrócił do Polski na mocy traktatu ryskiego dopiero w 1922 roku i w 1923 roku pomnik stanął na placu Saskim, czyli nie w miejscu pierwotnie planowanym przez Thorwaldsena. Już po zburzeniu stojącej tu cerkwi, a w miejscu znajdującego się tu wcześniej pomnika oficerów lojalistów poległych w noc listopadową. Po powstaniu warszawskim pomnik został wysadzony i niewielkie jego fragmenty znajdują się dziś przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Po wojnie pomnik został odtworzony w odlewniach duńskich i jako dar Królestwa Danii w
1952 roku powrócił do Warszawy. Najpierw ustawiony na terenie łazienek przy Starej Pomarańczarni, w 1965 roku został przeniesiony przed pałac tzw. Namiestnikowski, czyli Pałac Radziwiłłów, a przed wojną Pałac Rady Ministrów, dzisiaj Pałac Prezydencki. Była to pierwotnie planowana przez Thorvaldsena lokalizacja. Z tym, że Thorvaldsen planował, żeby ten pomnik stanął bliżej samego krakowskiego przedmieścia. On jest dzisiaj wycofany w kierunku samej fasady pałacu. Historia tego monumentu doskonale obrazuje, jak przekaz treści, które niesie pomnik, wpływa na zachowania polityczne. Praktycznie prawie wszystkie pomniki Warszawy z okresu międzywojennego zostały zniszczone w czasie II wojny światowej lub tuż po niej. Odtworzone zostały tylko nieliczne i kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę. Chyba jeden z najciekawszych to pomnik lotnika zaprojektowany przez Edwarda Wittiga w 1932 roku. Stanął on na placu Unii Lubelskiej z uwagi na znajdujące się w pobliżu na polu mokotowskim lotnisko. Okrągły plac z promieniście odchodzącymi ulicami, powstające w pierzejach wysokie budynki stwarzały potencjalnie doskonałe warunki do jego ekspozycji. Pomnik został zniszczony w 1944 roku. Po wojnie zrekonstruowano go i ustawiono w 1967 roku na ruchliwym rondzie z odchodzącą na lotnisko Okęcie Aleją Żwirki i Wigury. Niestety plac Unii Lubelskiej, doskonale nadający się na umieszczenie tam formy rzeźbiarskiej, został zdominowany przez komunikację. Pomnik Pełowiaka, czyli poległych żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej w latach 1914-1921, znajdujący się przed Zachętą na placu Małachowskiego, jest również autorstwa Wittiga i zajmuje to samo miejsce, co przed wojną. Jego lokalizacja też wynika z przesłania dotyczącego historii miejsca. W 1918 roku defiladę POW odbierał tu Józef Piłsudski, stojąc na balkonie pałacu Kronenberga, który znajdował się w miejscu, gdzie dzisiaj jest szczyt hotelu Victoria. Rzeźba została usunięta przez Niemców w 1940 roku. Zapewne z uwagi na to, że Pełowiacy walczyli również w wojnie polsko-bolszewickiej, pomnik został zrekonstruowany dopiero w 1999 roku. Pomnik Syreny autorstwa Ludwiki Niczowej stanął na brzegu Wisły jako swoisty kompromis, gdyż były plany ustawienia syreny w nurtach rzeki. Jego odsłonięcie nastąpiło dopiero w kwietniu 1939 roku. Tu Państwo widzicie jeszcze w trakcie budowy. Przetrwał wojnę prawie nieuszkodzony. Wydarzenia wojenne nadały mu dodatkowe znaczenie symboliczne. Krystyna Krachelska, etnografka i poetka, która pozowała do rzeźby Niczowej, pierwszego dnia Powstania Warszawskiego została ranna i zmarła 2 sierpnia. Przy pomniku w 2006 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą nadanie Warszawy za jej obronę we wrześniu 1939 roku Krzyża Virtuti Militari. Cztery inne pomniki, bardzo podobne do siebie w charakterze, pochodzące z okresu międzywojennego, których lokalizacje się nie zmieniły i mają związek z działalnością przedstawionych na nich postaci, to bliźniacze pomniki Stanisława Moniuszki i Wojciecha Bogusławskiego, autorstwa Jana Szczepkowskiego, ustawione przed Teatrem Wielkim w 1936 roku. Podczas Powstania Warszawskiego pomniki zostały zniszczone. Odtworzono je dopiero w 1965 roku, gdy otwierano odbudowany Teatr Wielki. Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie, zaprojektowany także przez Ludwikę Niczową, stanął w 1935 roku przy Instytucie Radowym na Ochocie. Ten instytut był założony i sfinansowany przez Marię Skłodowską-Curie i stoi tam do dzisiaj ten pomnik. Pomnik Józefa
generała Józefa Sowińskiego w parku jego imienia, powstałego częściowo na reducie na Woli w 1936 roku. Rzeźbę autorstwa Tadeusza Breyera odsłonięto rok później, czyli w 1937 roku. Oba te ostatnio wymienione pomniki przetrwały wojnę zapewne z uwagi na ich lokalizację poza centrum Warszawy. Inicjatorem większości tych upamiętnień w latach 30. był Stefan Starzyński. Na strajdzie są jeszcze fotografie dwóch pomników międzywojennych. Pierwszy Jana Kilińskiego, autorstwa Stanisława Jackowskiego, odlany w 1935 roku. Pierwotnie ustawiony na placu Krasińskich, przechowywany w trakcie wojny w Muzeum Narodowym, ostatecznie stanął w 1959 roku przy odsłoniętych murach odbudowanego Starego Miasta przy Podwalu. Oczywiście uzasadnienie lokalizacji było motywowane historycznie, gdyż Kiliński dowodził szturmem ze Starego Miasta w trakcie insurekcji kościuszkowskiej na rezydencję ambasadora rosyjskiego, która znajdowała się w pobliżu. Drugi pomnik. Dowborczyków. Wspominam raczej z sentymentu, gdyż mój dziadek był Dowborczykiem. Ustawiony na Powiślu w 1930 roku z inicjatywy żołnierzy pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji, powstałego na początku 1918 roku pod dowództwem Józefa Dowbor-Muśnickiego. Pomnik, którego autorem był Michał Kamiński, został zniszczony w 1949 roku i odtworzony w 1997 roku, znajduje się tymczasowo na terenie Muzeum Wojska Polskiego. I od kilkunastu lat trwają dyskusje, czy ma powrócić na dawne miejsce u wylotu Karowej, czy stanąć w nowej lokalizacji u wylotu ulicy Lipowej. Obie lokalizacje są na Powiślu. W moim przekonaniu jeden z najlepszych pomników międzywojna, nie przedstawiający żadnej postaci, a poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, został wybudowany w roku 1935 u wejścia na lotnisko wojskowe na Okęciu. Pomnik został zniszczony pod koniec wojny. Jego autorem była architekt Józefa de Domo Ochmańska-Mrówkowa. Druga połowa XX i XXI wieku to okres upamiętniania wszystkiego i praktycznie wszystkich. Często ze stratą dla formy i jakości artystycznej. Z ponad, nie wiem, na pewno ponad 150 pomników znajdujących się w Warszawie, szacuję, że około 80-90% to te postawione w ciągu ostatnich 70 lat. Już w 1947 roku Konstanty Ildefons Gałczyński napisał wiersz Pomnik studenta. Zaczyna się on: w mieście gwiazdki, 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 prawda w oczy kole, pomnik studenta stoi na cokole. W Warszawie student na swoim pomniku wybudowanym w 2003 roku nie stoi na cokole, lecz siedzi na ławeczce przed starym gmachem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorem tego pomnika jest Andrzej Renes i wstrzymam się od jego oceny artystycznej. Pomnik studenta stanął jeszcze w 2008 roku w Katowicach, wykonany przez pracowników Katedry Rzeźby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wiersz Gałczyńskiego kończy się słowami: a my, Polacy, my lubimy pomniki. Wy Państwo macie cały wiersz Gałczyńskiego. Współcześnie często krytycznie podchodzimy do idei, które towarzyszyły powstawaniu pomników, co powoduje, że dzisiaj nie tylko je budujemy, ale i burzymy. Obecnie słyszymy o wręcz światowej akcji oceny postaci czy wydarzeń, szczególnie związanych z okresem kolonializmu, które są uwidocznione na pomnikach. My takiej weryfikacji dokonaliśmy po 1989 roku. Pierwszym pomnikiem, który został zburzony z ogromnym aplauzem mieszkańców Warszawy, był pomnik Feliksa Dzierżyńskiego na obecnym i dawnym Placu Bankowym, a w czasach, gdy stał tam ten pomnik, nazywany był imieniem placu Dzierżyńskiego. Był to plac Dzierżyńskiego.
Pomnik pomimo protestów mieszkańców został postawiony w 1951 roku. Autorem rzeźby był polski artysta Zbigniew Dunajewski. W miejscu pomnika w 2001 roku odsłonięto pomnik Juliusza Słowackiego. O tyle ciekawy, że jest to kolejny pomnik w Warszawie zrealizowany na podstawie projektu Edwarda Wittiga. Przygotowany model z 1932 roku, zachowany w zbiorach Muzeum Narodowego, miał posłużyć do budowy pomnika we Lwowie. Zarówno Dzierżyński, jak i Słowacki niewiele mają wspólnego z wybraną dla nich lokalizacją. Znaczy, mówi się o tym, że Słowacki pracował jako urzędnik w gmachu, gdzie dzisiaj mieści się wojewoda i prezydent miasta, ale to jest taka legenda chodzi. Ustawienie nowego monumentu na Placu Bankowym raczej wiązało się z chęcią uzupełnienia placu, a Słowacki nie miał dotychczas swojego pomnika w Warszawie. Innym przykładem uzupełnienia miejsca po zburzonym ideologicznym pomniku jest Plac Żelaznej Bramy. Przed frontem obróconego w 1970 roku, tak by zamykał oś Saską, Pałac Lubomirskich, to jest ta lokalizacja. Niestety ta zmiana z punktu widzenia artystycznego, ta zmiana pomnika, nie była szczególnie fortunna. Bardzo późno, bo w 1985 roku z inicjatywy PZPR ustawiono tu pomnik Poległym w służbie i obronie Polski Ludowej. Przez warszawiaków zwany ten pomnik był pomnikiem utrwalaczy. Rzeźba zaprojektowana przez Bohdana Chmielewskiego była o tyle ciekawa, że pomiędzy postaciami autor zaprojektował kamienną przerwę. Zaznaczającą przebieg osi Saskiej. Pomnik został rozebrany w 1991 roku, stając się chyba najkrócej funkcjonującym pomnikiem warszawskim. To właśnie z demontażu Państwo tutaj widzicie zdjęcie. Powstałe już w wolnej Polsce Stowarzyszenie Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w 2005 roku wybrało na budowę nowego pomnika lokalizację przed Pałacem Lubomirskich. Dotychczas Kościuszko nie miał swojego pomnika w Warszawie. Ambitnie zostały opracowane do konkursu założenia i takie zamierzenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród artystów. Niestety, głównie z przyczyn finansowych, zrezygnowano z konkursu i zdecydowano się na wykonanie kopii pomnika Kościuszki zrealizowanego jeszcze w 1910 roku według projektu Antoniego Popiela w Waszyngtonie. Jest to rozbudowany, eklektyczny pomnik, na którym Kościuszkę przedstawiono w mundurze amerykańskiego generała. Jedynym elementem wiążącym pomnik z insurekcją kościuszkowską jest umieszczona przy cokole postać Kosyniera z Podrosławic. Pomnik ustawiono w 2010 roku. Wielka szkoda, że nie udało się zrealizować formy unikatowej, zaprojektowanej specjalnie dla tego miejsca. Ale nie wszystkie pomniki, które były budowane z mocnym podtekstem ideologicznym, są burzone. Warunkiem jest to, że bronią się wysokiej klasy formą rzeźbiarską, która nie jest wyrazem czystych politycznych treści. Takim przykładem jest pomnik nie warszawski, ale wzniesiony na przełęczy Snoska pomiędzy Gorcami a Pieninami na wysokości ponad 650 metrów nad poziom morza w roku 1966 roku. Pomnik ofiar walk wewnętrznych po II wojnie światowej, zwany też Ubeliskiem. Jest to instalacja zaprojektowana przez Władysława Haciora jako forma zupełnie abstrakcyjna. Po 1989 roku chciano ten pomnik usunąć, ale w obronie stanęli artyści i ostatecznie został on odnowiony i pozbawiony konotacji budzących kontrowersje i od roku 2009 jest zwany organami. Niestety, naturalne formy, ale o wysokiej wartości artystycznej, wciąż są rzadkością. Jednym z najciekawszych pomników i poruszających pomników, który stał się symbolem Warszawy, jest znana wszystkim warszawska Nike. Niestety, pomnik ten spotkały również niespodziewane zawirowania. Na fali odwilży 1956, na początku 1957 roku ogłoszono konkurs na budowę pomnika bohaterów Warszawy.
Nie przyniósł on rozstrzygnięcia. 2 lata później nowy konkurs wygrał wówczas 29-letni Marian Konieczny z Krakowa. Pomnik był symboliczny, gdyż zwycięską Warszawę miała przedstawiać Nike, grecka bogini zwycięstwa. Lokalizację wysokiego, ekspresyjnego monumentu przewidziano na wprost Teatru Wielkiego w miejscu zburzonej północnej pierzei placu. Była to prawie pusta przestrzeń aż do wykopu trasy WZ, która została zagospodarowana małą architekturą i zielenią. W połowie lat 90. XX wieku podjęto kontrowersyjną decyzję o rekonstrukcji północnej pierzei Placu Teatralnego w kształcie przedwojennym. Za pseudohistorycznymi fasadami powstały nowe budynki, głównie związane z funkcjami bankowymi. W związku z tym w 1995 roku rzeźbę zdjęto z Sokołu. Nową lokalizację wybrano kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku północno-wschodnim na średnim tarasie zbocza trasy WZ. Konieczny chciał, aby w nowym miejscu Nike szybowała w chmurach nad zabudową ulicy Miodowej. Stąd proponował cokół o wysokości 20 metrów. Władze miasta chciały cokół tylko na 6,5 metra. Ostatecznie w drodze kompromisu ustalono wysokość piedestału na 14 metrów. I Nika stanęła w nowym miejscu w 1997 roku. Podobne problemy były przy budowie pomnika Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego, który stanął na wprost Sejmu RP w 1999 roku. Konkurs na ten pomnik wygrał architekt i grafik, już wówczas 83-letni, Jerzy Staniszkis. Monument ma formę abstrakcyjną i ma symbolizować ciągłość państwa polskiego. Autor w swoich koncepcjach rysował go jako smukłą formę skierowaną ku niebu. Niestety ostateczną wysokość ustalono na 32 metry i wyrafinowana forma stała się przesadzista, tracąc na lekkości. W Warszawie dwie przestrzenie miasta są szczególnie narażone na wpływy kolejnych władz. To krakowskie przedmieście, a właściwie szerzej Trakt Królewski od Zamku Królewskiego do Belwederu oraz Plac Piłsudskiego. Trakt Królewski to bardzo ciekawa i zróżnicowana historyczna przestrzeń publiczna z tyloma pomnikami i małymi formami ulicznymi, że może stanowić temat odrębnej wypowiedzi, dlatego dzisiaj nie będę się tym zajmować. Natomiast Plac Piłsudskiego na większości osób robi wrażenie ogromnej pustej przestrzeni. Jeśli dojdzie do odbudowy zachodniej pierzei tego placu, to się zmieni. Czy z korzyścią mam wątpliwość, ale to też nie jest temat mojej dzisiejszej wypowiedzi. Ja wrócę do roku 2005. Na całym placu wówczas były tylko dwa pomniki nanizane na oś saską. Grób nieznanego żołnierza z 1925 roku w szczątkach kolumnady budynku Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu po wojnie formę dramatycznego pomnika nadał architekt Zygmunt Stępiński oraz pomnik Józefa Piłsudskiego, autorstwa Tadeusza Łodziana, ustawiony u wylotu ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza w 1997 roku. Plac Piłsudskiego, wcześniej zwany Placem Zwycięstwa, oprócz znaczenia komunikacyjnego wykorzystywany był na różnego rodzaju uroczystości. Tu też w 1979 roku miała miejsce msza papieża Jana Pawła II. Po niej przez lata mieszkańcy przychodzili na plac i układali z kwiatów krzyż. To jest plac, jak on wyglądał przedtem. I komunikacja tak szła, czyli tu były te miejsca, gdzie układano kwiaty. Natomiast zmieniono układ komunikacyjny, przekładając tę ulicę w tym miejscu i stąd już to miejsce, gdzie układano kwiaty, było zablokowane ulicą. Ale wracamy do tego, co tu się działo. Czyli po niej, tu też miała tam miejsce msza, po niej przez lata mieszkańcy przychodzili na plac i układali z kwiatów krzyż. Stąd powstał pomysł, aby to wydarzenie, które jest tak kultywowane przez warszawiaków i przyjezdnych, upamiętnić monumentem. Zostały opracowane warunki konkursu.
I w 2005 roku, w trakcie kampanii wyborczej na prezydenta RP, miasto ogłosiło konkurs na upamiętnienie obecności Jana Pawła II w Warszawie. Konkurs miał być rozstrzygnięty do końca roku. Wpłynęło sporo prac, ale ich poziom nie był najwyższy. Jury skłaniało się do projektu prawie nie ingerującego w przestrzeń placu. Niestety przedstawiciel kościoła zaprotestował przeciwko takiemu wyborowi i opuścił jury. Jego faworytem była eklektyczna forma autorstwa jednego z warszawskich architektów. Nastąpił pat. Naciski były jednoznaczne. Konkurs musi być rozstrzygnięty, a nie unieważniony. Część członków jury uległo namowom, by wybrać projekt preferowany przez kościół po uzyskaniu przyrzeczenia, że wybrany projekt nie będzie realizowany. Kilka lat później, w 2009 roku, po rozstrzygnięciu kolejnego konkursu, został ustawiony na placu 9-metrowy prosty kamienny krzyż. Jego autorami są Marek Kuciński, Jerzy Mierzwiak i Natalia Wilczak z Warszawy. Jury doceniło ten projekt za piękno prostoty. Niestety plac Piłsudskiego zawsze był miejscem, gdzie chciano stawiać różnego rodzaju pomniki. Po zmianie statusu z przestrzeni miejskiej na państwową, regulacja, że to Rada Miasta musi wyrazić zgodę na ustawienie pomnika, przestała działać i w ostatnich latach mamy już dwa następne pomniki katastrofy smoleńskiej i Lecha Kaczyńskiego. Bardzo nam brakuje w przestrzeni Warszawy i nie tylko form tworzonych jedynie dla jej upiększania i ku rozrywce. Tego rodzaju formy rzeźbiarskie czy przestrzenne spotykamy w Polsce głównie w parkach i ogrodach. My naszym pisarzom i artystom stawiamy kolejne ławeczki bardzo podobne do siebie. Natomiast w czeskiej Pradze nie bano się w 2014 roku postawić 11-metrową błyszczącą głowę Franza Kafki. Zaprojektował ją Dawid Czerny przy centrum handlowym w pobliżu Wacławskich Namestii. 42 obrotowe, błyszczące panele obracają się raz na godzinę, co zapewnia publiczność nawet w deszczu. To Państwo widzicie? Tutaj w deszczu robię zdjęcie. Innym przykładem lekkiego podejścia do sztuki w mieście na najwyższym poziomie są rzeźby Salvatore Dali ustawione na promenadzie prowadzącej do morza w Marbella w Hiszpanii. Jest ich kilka, nawiązują do mitologii. Same w sobie stanowią atrakcję turystyczną i są chlubą miasta. Chociaż każda z nich ma tytuł i niesie jakieś przesłanie, wszystkie są po prostu piękne i atrakcyjne. Rzeźba w przestrzeni publicznej ma zawsze jakiś przekaz niematerialny, historię lub mit. To on jest początkiem myślenia o formie przez artystę. Jak wynika z mojej wypowiedzi, jego idee krępują kontekst, w którym działa, często wyobrażenia inwestora i jego możliwości finansowe, a także polityka. Ale też każda forma w przestrzeni może otrzymać nowe życie, czasami zaskakujące i nieprzewidziane przez autora. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, żeby wzmocnić nasze siły, proponuję teraz przerwę kawową i poczęstunek. Potem za 15 minut wrócimy do naszych obrad. Dziękuję. Szanowni Państwo, kontynuujemy nasze spotkanie. Teraz w programie jest moje wystąpienie i tu od razu zaznaczę, że jest to wystąpienie trochę w zastępstwie. Zaproszona została pani architekt, która jest jednocześnie urzędnikiem miejskim z Gdańska, Małgorzata Kolaśnicka. Niestety nie mogła do nas przybyć, żałuję. Współpracowaliśmy razem już od dłuższego czasu, między innymi przy Kodeksie Dobrych Praktyk Konkursów Pomnikowych, do których zaraz wrócę, i
liczyłem na to, że pani architekt dużo opowie o z perspektywy urzędnika miejskiego, ale jednocześnie architekta, jak trudno organizuje się różnego rodzaju postępowania na wyłonienie czy pomnika, czy rzeźby, bo jest to zawsze zadanie skomplikowane. Ale teraz może jeszcze chwilę opowiem Państwu o programie. W sumie to była z tego powodu dosyć szczęśliwa okoliczność, bo jakoś siłą rozpędu trochę zapomnieliśmy w pierwszej wersji o takim wystąpieniu, który przybliży trochę ten program. Program własny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pod nazwą Rzeźba Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej. Ten program, jego pierwsze wzmianki o nim już dotarły do Centrum Rzeźby w okolicach roku 2018. Tutaj taką pamiątką po tym roku stulecia odzyskania niepodległości jest umieszczenie w nazwie Niepodległej. Jest to jedyna pamiątka. Program nie połączył się z tymi obchodami ani Niepodległa, no ale takie było źródło. Impuls wypłynął bezpośrednio z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja byłem wtedy w Radzie Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i obradowaliśmy, jak ten dobry pomysł, jak go opracować i jak wdrożyć z pożytkiem dla samej instytucji oraz dla środowiska, no i oczywiście przestrzeni publicznej. Były różne pomysły, które udało się zakończyć w formie ogłoszenia pierwszego naboru w pierwszym roku mojej kadencji jako dyrektora, czyli w roku 2020. I wtedy ogłosiliśmy pierwszy nabór. Tu muszę jeszcze raz podziękować obu panią Annom, szczególnie pani Annie Podsiadły, która tu cały zespół, ale pani Anna Podsiadły i pani Anna Adamczyk dokonały wielkiej pracy, gdyż program wdrażaliśmy 3 miesiące. To bardzo krótki czas. Mieliśmy z rąb wcześniej tylko wyłącznie regulaminu, natomiast ogłoszenie, znalezienie i nawiązanie współpracy z platformą, którą do dzisiaj pracujemy, czy z platformą WITCAT do składania elektronicznie wniosków, to była bardzo pośpieszna praca i ona została wykonana. W tym pierwszym roku, takim roku dla nas rozpoznawczym, zostało już, mimo przecież krótkiego czasu na promocję, złożonych 68 wniosków. To pokazało, jak potrzebny jest ten program, jak korzystać mogą z niego uprawnieni wnioskodawcy. Uprawnionych wnioskodawców jest kilka kategorii, ale one się wszystkie skupiają wokół samorządów, bo bezpośrednio mogą składać wnioski samorządowe instytucje kultury oraz jednostki, wydziały, komórki w samorządach, które się zajmują przestrzenią publiczną. To jest lista otwarta, każdy samorząd może inaczej nazwać sobie tą komórkę. I już wtedy, po bardzo krótkim czasie i promocji w zasadzie mailingowej, bez istnienia w mediach, złożyło do nas wnioski poprawne 68, a mieliśmy podgląd na platformie, że w przygotowaniu tych wniosków było aż 99. To jak na pierwszy taki nie rozpropagowany etap, to było bardzo dużo. Wtedy ówcześnie mieliśmy do wykorzystania na dofinansowania 1,5 miliona złotych. Tylko przypomnę oczywiście, że program dofinansowuje z zasady do 90% inwestycji. To jest bardzo dużo, ale też zdarzają się wyjątki i uprawnione wnioski przechodzą po decyzji dyrektora do 100%. Zawsze kilka takich wniosków jest. Jak już Państwu powiedziałem, jest to wniosek inwestycyjny. W zasadzie dotyczy realizacji pewnego obiektu, tak, i wywiązania się z finansowania w terminie i dopełnienia wszystkich formalności i przeprowadzenia tego procesu w sposób całkowicie legalny. Zakładamy, że trwałość projektu to jest 5 lat. I oczywiście każdy wnioskodawca, a potem beneficjent ma swoje własne
problemy, własne przygody z tym wnioskiem i rozwiązujemy często bardzo indywidualnie i pomagamy w tych realizacjach. No takim, może posłużę się takim przykładem, bo wyjątkowym. Wyjątkowym ze względu na jakość obiektów, które dofinansowaliśmy, oraz też wyjątkowym, bo ze względu na to jakość i ze względu na doniosłość roli, to był jeden z niewielu wyjątków, że dofinansowaliśmy rok po roku tego wnioskodawcę. To jest Galeria Form Przestrzennych w Elblągu. Tu należy dodać, że program ma kilka celów, można wnioskować o kilka celów, czyli o lokalizację oryginalnej rzeźby, która jest zakupiona od artysty, czy to w formie projektu, czy w formie projektu i realizacji tej rzeźby. Na drugim biegunie jest konserwacja istniejących rzeźb i też cele takie, no, nazwę je rzadsze w ten sposób. To jest na przykład utrwalenie rzeźb nietrwałych, znajdujących się w kolekcjach instytucji, na przykład w postaci gipsów i lokalizacja tych utrwalonych, na przykład odlewów w przestrzeni publiczne. Oczywiście wszystkie i konserwacja, i zakup, i lokalizacja, i te właśnie utrwalenie muszą się skończyć lokalizacją w przestrzeni publicznej. Ale teraz wrócę, dlaczego, jak my często musimy wspomagać i pracować z beneficjentami. Wyobraźcie sobie Państwo, że przy okazji pierwszej edycji programu Elbląg uporządkował własność tych form przestrzennych. Do tego czasu nie miał tego uporządkowanego, czyli po prostu znajdowały się one zwyczajowo w gestii miasta, ale no nie mogliśmy tego przełożyć na umowę. W związku z tym podjęto wtedy działania trochę pospieszne, ale one owocowały w tym, że już w drugim naborze już mieli to uporządkowane i wiedzieli, że mogą te rzeczy przyjmować. Zobaczcie Państwo, ten wpływ programu jest nie tylko na estetyzację, ale porządkowanie tych spraw, bo to przecież tak znane formy nie miały formalnie swojego właściciela, dzięki programowi już mają. Mieliśmy później drugi nabór, on już oczywiście już był lepiej rozpropagowany, mieliśmy czas, żeby się przygotować z promocją tej drugiej edycji programu i w drugiej edycji programu dysponowaliśmy większą, nieznacznie, ale większą sumą na dotację, to było 2 miliony złotych. I aplikowało do nas 90 wnioskodawców, a podgląd wskazywał na to, że w przygotowaniu było wniosków 130, czyli powoli to rośnie. I mam nadzieję, że w tym roku dokonamy kolejnego kroku, skoku ilościowego, zaraz do skoków jakościowych jeszcze przejdę. To w tym roku już mamy promesę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zwiększenie środki na dofinansowanie na 4 miliony złotych, czyli podwajamy. I mało tego, mamy zgodę i będziemy przyspieszać nabór w tym programie. Chcemy dopasować się do kalendarza wszystkich innych programów ministra i robić nabory z końcem roku, a realizację i podpisanie umów i realizację zostawić tym inwestorom i tym wnioskodawcom, beneficjentom praktycznie cały rok. Czyli w końcu tego roku, w okolicach listopada ogłosimy nabór. Rozstrzygnięcie nastąpi w pierwszych dniach stycznia i liczę, że w lutym zaczniemy podpisywać umowy i w lutym, być może w końcu lutego, przyszli beneficjenci będą realizować dzieła, co znacznie da im komfort czasowy, tak, na dzieła bardziej skomplikowane, na procesy bardziej zaawansowane, bo może wrócę jeszcze, w pierwszym roku my te umowy podpisywaliśmy w okolicach końca maja i czerwca, czyli w zasadzie tylko pół roku, a jeszcze odliczając czas na koniec roku, na czas na rozliczenie się beneficjentów z nami i my z ministerstwem, no to zostawało bardzo mało czasu, ale to był taki ten rok pilotażowy, tak to nazywam. I cały czas, jak sądzę, my się uczymy, no i teraz to oczywiście jest rola państwa, żebyśmy się uczyli nie tylko formalnie spełniać wszystkie obowiązki wynikające z prowadzenia programu, ale też właśnie te miękkie i te właśnie jakościowe i zawartość tego programu, żeby była cenna dla kultury i cenna dla sztuki i cenna też społecznie.
Cóż jeszcze mogę dodać o samym programie? No to jest program, który zakładamy dialog. Dialog i tu liczę na to, że słuchają nas teraz włodarze i decydenci z miast i z różnych środowisk. Ci przyszli wnioskodawcy i przyszli beneficjenci posłuchują, jak dobrze przygotować się do złożenia wniosku w programie. No rzeczywiście to też jest ciekawy materiał badawczy. Ja tu nie będę zdradzał różnych kulis, odkrywał, co tam się dzieje, jakie tam są niektóre pomysły w tych wnioskach złożone, ale jest kilka takich, które nadawałyby się do różnego rodzaju badania socjologiczne, kulturowe, tak? Jakie są potrzeby albo jak są wyrażane potrzeby przez władze różnych szczebli lokalnych i co te społeczności lokalne chciałyby mieć u siebie. I oczywiście no nie odkryję tajemnicy, że smak albo to, jak oceniają przestrzeń publiczną osoby przygotowane, specjaliści, profesjonaliści wielu dziedzin, no znacznie się różni od tej potocznej wiedzy, co tam powinno być, jak to należy traktować. Natomiast program oprócz tego, że jest inwestycyjny, i tak naprawdę być może w długich terminie zbuduje wokół sztuki no takie otoczenie ekonomiczno-gospodarcze, tak? Bo skorzystają na tym oczywiście przecież też na przykład odlewnie, na przykład firmy kamieniarskie, firmy architektoniczne, architekci zieleni, bo to jest swego rodzaju też mała gałąź sztuki. Pewnie wszyscy pamiętacie Państwo, z jakim zaskoczeniem pewnie wiele lat temu, może 10 lat temu, odkrywaliśmy my jako nowokapitalistyczny naród, że tak ważnym przemysłem w Stanach Zjednoczonych jest Hollywood. Tak? Czyli przemysł w zasadzie kultury, rozrywki i tak dalej bardzo wysoko stoi w hierarchii. Tak? Nie tylko te ciężkie przemysły, ale też lekkie. I liczę na to, że jest to zastrzyk pewnego rodzaju dofinansowania, który skierowany zostanie i rozwinie się pewnego rodzaju otoczenie rzeźby. To jest oczywiście jeszcze mało. Tak? To jest jeszcze mało, to jest nawet te 4 miliony nie dadzą o sobie znać, ale kto wie, może przy tym progresie za parę lat będziemy kierować do samorządów lokalnych więcej. W związku z tym utrzyma się też coś takiego jak środowisko artystyczne. Tak wiemy, jak jest w opracowaniu, ale cały czas nie znamy losów ustawy o artyście zawodowym. Wśród moich kolegów, artystów jest wiele osób, które żyje bez ubezpieczeń. No, w związku z tym powinni zarabiać, żeby sobie to sami mogli zapewnić. To też jest taka pośrednia rola programu. Natomiast jeszcze chciałbym taką podkreślić rolę społeczną. Tak? Ten program ma nie tylko tą inwestycyjną i nie tylko artystyczną i kulturotwórczą rolę, do której zaraz przejdę, ale też ma no, ważne aspekty społeczne. Społeczności lokalne muszą, mówiąc w skrócie, muszą się nauczyć, jak pielęgnować swoją tożsamość, jak ją budować, jak wyłaniać pomysły na dzieła, jak prowadzić dialog wewnętrzny, co należy lokować w przestrzeni, czego nie należy lokować, jak zawierzać specjalistom, ile od siebie dać, tak, jako pomysł, gdzie, na którym etapie zostawić już tą rolę trzymania, co powinno być i przekazać ją w ręce specjalistów. Tak. To liczę, że te społeczne cele też zostaną podkreślone. I oczywiście te społeczne cele, one przeważnie teraz koncentrują się wokół historycznych aspektów i upamiętnień, ale z pewnością, kiedy będziemy rozwijać ten program, będziemy rozmawiać, będziemy kontynuować ten dialog, pojawią się inne cele. Cele takie, jak wspomniała w swoim wystąpieniu pani architekt, że te upiększanie, tak, uatrakcyjnianie, lepsza przestrzeń, trochę na przykład też jakieś wprowadzanie tych lżejszych tematów, tylko dlatego, żeby się przyjemniej żyło, żeby się chciało się gdzieś spotkać, tak, żeby przestrzeń stała się miejscem przyjaznym i miejscem, w którym się dobrze czujemy.
ale to jeszcze oczywiście przed nami i daleka rola. No i teraz przechodzę do czegoś, co na tej sali z pewnością wydaje się takim naturalnym i być może najważniejszym celem tego programu, no to czy artystyczne, no wysoka jakość artystyczna i wysoka jakość kulturalna tych projektów. I no z pewnością no tu jeszcze jest daleka droga. Ja stoję po wielu stronach tej dyskusji. Tak? Jednocześnie jestem artystą rzeźbiarzem, jednocześnie jestem wykładowcą, jednocześnie jestem teraz dyrektorem centrum i jednocześnie prowadzę i podpisuję umowy na dofinansowanie właśnie tych celów społecznych i też zauważając te cele ekonomiczne. W związku z tym te spojrzenia czasami się ze sobą też te perspektywy w jakiś sposób nie zgadzają lub się kłócą, ale staram się to uzgodnić. I to już od tego zacząłem, tak, że możecie przewrotnie Państwo czytać, że ten tytuł wynikał z tego, że środowisko rzeźbiarskie chciałoby mieć pracę, nieważne jaka, aby tylko pracować, ale też weźcie pod uwagę to, że tak wygląda życie, tak, wszyscy zarabiają i czasami na samym końcu po źle przeprowadzonym procesie, po przeprowadzonym po łebkach, pod presją czasu, z okazji jakiejś rocznicy stawia się pospiesznie jakieś dzieło i potem się obwinia artystę, tak? Bo się udało na 2 tygodnie, miesiąc, tak? No coś, co jest absolutnie nieprzygotowane. Dialog w tej materii często jest niemożliwy z urzędnikami. Urzędnicy mają swoje inne zupełnie priorytety, tak? Czas, formalne rozliczenie, skończenie. Tutaj było przywołany pomnik lotnika Wittiga. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Wittig zażądał od władz miasta Warszawy dłuższego terminu, bo nie musi dopracować głowę. Tak, w dzisiejszych czasach to byłoby absolutnie niemożliwe. Tak? Zostałby spławiony, postraszony karami, odsetkami karnymi, prawnikami i głowa by była brzydsza. Natomiast pewnie istniała wyższa kultura i dialog, wyższa kultura dialogu i został wysłuchany artysta, ponieważ nie było to z korzyścią dla wielu stron. Inny taki przykład, wczoraj między innymi zostałem pouczony przez moją panią wicedyrektor do spraw administracyjno-gospodarczych, że my na przykład nie możemy podpisywać umów, gdzie na przykład są zaliczki, a za tą zaliczkę nic nie ma. Tak? Natomiast artysta na przykład jest, kiedy za zaliczkę każe mu się oddać część praw autorskich, wreszcie jest okradany, bo dopiero realizacja pomnika rękami tego samego artysty, który to zaprojektował, jest realizacją tych praw autorskich, majątkowych i podzielenie się, oddanie ich w ręce urzędników. Czyli naprawdę jest szereg płaszczyzn, które no, komplikują, powiedzmy tak, komplikują, a niekiedy uniemożliwiają wykonanie dobrego dzieła. I celem dzisiejszego spotkania, tego kongresu jest podzielenie się tymi opiniami i próba zaradzenia i próba na przykład ułatwienia życia wszystkim stronom różnych postępowań, w tym na pomniki, w tym na rzeźby, w tym na sztukę w przestrzeni publicznej. Ja myślę, że nasz ten program, mam nadzieję, że będę mógł mówić nasz program, że Państwo wkrótce poczujecie się trochę też ambasadorami tego programu, naszej instytucji. Tutaj w przerwie rozmawialiśmy z Ewą Rąbalską, że szkoda, że nie zostały jakieś wysłane zaproszenia bardzo oficjalne do NIAU, do Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, ale zostały. Zostały w ten sposób, że każdy z Państwa tutaj zaproszony przychodzi ze swoim środowiskiem, ze swoim otoczeniem. I bardzo proszę, przynoście wszystkie swoje znajomości, kompetencje i wszystkie swoje sieciowanie, tak? Po to, żeby wiedza o tym i programie, i o tych potrzebach rozszerzała się. W związku z tym to jest bardzo taki przemyślany. Komponowaliśmy zestaw gości zaproszonych imiennie, ale podkreślam, cała promocja była też skierowana jako zaproszenie otwarte do uczestniczenia, przysłuchiwania się i później oczywiście pełnoprawnego udziału w dyskusji wszystkich, niezależnie od tego, czy zostali zaproszeni imiennie, czy nie. Wracam do naszego programu, w którym postawić sobie można cele krótkoterminowe. Te krótkoterminowe cele to są nowe dzieła,
I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Krótkoterminowym celem, bardzo ważnym społecznie, jest zdjęcie odpowiedzialności z samorządów za to, jakie wybierają cele i programy. Bardzo ciężko samorządom na przykład wydać pieniądze na cenne jakościowo dzieło, kiedy mają do wyboru na przykład na ten przysłowiowy chodnik, tak, który dotyczy wszystkich i w tym momencie my dzięki temu programowi jesteśmy w stanie odciążyć tych samorządowców i oni nie muszą zabierać swoim społecznościom ze swojego budżetu jakichś ważnych, cennych inwestycji. Mogą to odbić. To dostaliśmy ekstra, tak? To jest bardzo ważny cel. Cele średnioterminowe. Średnioterminowym celem jest, i to też bardzo ważnym celem dla mnie jako dyrektora, jest nowa rola Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, bo to my się tym nie zajmowaliśmy wcześniej. Oczywiście, tak jak wspomniałem, były prowadzone konferencje dotyczące rzeźby w przestrzeni publicznej, natomiast one dotyczyły wąskiego grona i być może miały głównie wpływ na te zamknięte, hermetyczne środowiska. Tymczasem my chcemy Centrum Rzeźby Polskiej postawić w nowej roli. W nowej roli, no może to jest na wyrost, ale coś na kształt Centrum Myśli, Refleksji i może jakiś rodzaj instytutu, tak, doradztwa, budowania materiałów, dobrych praktyk, dokumentowania ich i promieniowania praktycznego na przestrzeń publiczną, a nie tylko budowania zasobu dokumentacji i nowej bibliografii. No i tutaj też szczególnie liczę na to, że właśnie i dzięki programowi, i dzięki takim konferencjom ta nowa rola centrum zostanie spełniona. A celem długoterminowym, więc wręcz obliczonym na dziesięciolecia, jest zmiana mentalności i wybudowanie takich potrzeb w społeczeństwie, że to jest ważne, że to zresztą w ogóle to dotyczy całej kultury, tak, jak ważna jest sfera przeżywania, uczestniczenia w kulturze. Tak? To jest jedna z form uczestniczenia w kulturze, czyli posiadanie w swoich okolicach, w swoich miastach ciekawego otoczenia z aspektem artystycznym. Może teraz jeszcze dwa słowa, jakie mamy problemy. Z czym się borykamy, prowadząc ten program. Krótko, ale już te problemy się ujawniają. I tu opowiem anegdotę bardzo świeżą, bardzo świeżą. W niedzielę, przedwczoraj, byłem w Hajnówce. Postanowiłem spędzić weekend z rodziną w Białowieży i wracając odwiedziłem Hajnówkę. W Hajnówce powstało dzieło w pierwszej edycji programu. Dzieło upamiętniające lekarza społecznika. Bardzo ważny człowiek dla tamtejszej społeczności. Artysta, nie będę ukrywał, bo dane są jawne, Jarosław Perszko zrealizował to symboliczne dzieło, które było takim krzesłem lekarskim ze stali, umieszczonym na ulicy imienia tego lekarza w pobliżu szpitala, w którym pracował. Pojechaliśmy zobaczyć to dzieło. Zatrzymujemy się przy tym dziele i jak na zawołanie zatrzymuje się człowiek na rowerze i mówi: proszę, co to się dzieje? Tyle pieniędzy, wiecie państwo, i to już nie będę mówił bezpośrednio, jak to powiedział, i zaczął krytykować to dzieło przy nas, że co to jest, że tyle pieniędzy wydane na nic. Czyli naprawdę, no, to sami państwo czujecie, tak, że daleko jesteśmy jeszcze, jeśli chodzi o zmianę tych potrzeb, zmianę mentalności i uświadomienie, jak ważna jest w ogóle kultura i rzeźba w przestrzeni publicznej, jak ważna jest, jaką rolę odgrywa przestrzeń publiczna. Kolejnym problemem, który już trochę wspomniałem, no to jest jakość składanych wniosków. Oczywiście nieformalna jakość, braki formalne, tylko no, jakie formy przybierają te wizualizacje, jakie formy przybierają opisy, jak się adresuje do centrum i jakie powody stoją za niektórymi dziełami. No, to jest rola dla wszystkich. To jest rola dla uczelni artystycznych, żeby kształcić kompetentnych artystów, którzy
potrafią zbudować wokół siebie taką, taką estymę, taką, taki, taki szacunek, że nie pozwolą sobie na opracowywanie i podpisywanie się pod słabej jakości dziełami. To jest rola nas, centrum właśnie budowania tej świadomości. No i oczywiście to jest też rola składów oceniających te wnioski. To tyle pokrótce o tym programie, który mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijał. Słyszeliście Państwo właśnie, aha, jeszcze może jedną rzecz powiem. Już do całkowicie nowych informacji dotyczących nowego naboru, trzeciego naboru, bo już powiedziałem, że mamy zwiększoną pulę na dofinansowania, że przyspieszymy termin naboru, natomiast wprowadziliśmy też z inicjatywy nawet ministerstwa wprowadziliśmy nową kategorię wnioskodawców. To są NGOsy wkrótce, czyli już nie tylko samorządowe instytucje, nie samorządy same mogą być wnioskodawcami, ale też te organizacje pozarządowe, co pewnie przysporzy nam nowych problemów, nowych spraw do omówienia, nowych kategorii problemów, pewnie aż tak. Natomiast myślę, że same samorządy też nie zawsze właśnie mają na uwadze tą dobro przestrzeni publicznej i często jakby to oddają do tych organizacji, które się tym zajmują. To są takie w skrócie, w pigułce właśnie te nasze informacje na temat programu własnego. Pozwólcie Państwo, że jeszcze opowiem o jednej rzeczy. O kodeksie dobrych praktyk konkursów pomnikowych. Został on włączony na stronach internetowych jako zasób w część już dokonań, które mają podpowiadać tym wnioskodawcom, samorządom lokalnym. Prace nad tym kodeksem zaczęły się już bardzo, bardzo dawno temu, nie pamiętam, 17, 18, 17 rok. Anna Maria też uczestniczyła i Ewa Rąbalska i parę innych osób. Mamy to na naszych stronach. Ja wiem, że na moją prośbę, wiem, że pani Anna Podsiadły rozsyłała to do Państwa. Chciałem, żebyście Państwo się z tym zapoznali, bo dlaczego się tym zajęliśmy? Dlaczego, że to było najłatwiejsze? Bo cała sfera przestrzeni publicznej i sztuka przestrzeni publicznej no jest znacznie mniej uchwytna, mniej nadająca się do skodyfikowania, wielowarstwowa, wielowątkowa. Natomiast konkursy pomnikowe no mają swoją tradycję i tradycję swoich problemów nawet mają. To się wyraża, to jest bardzo ugruntowany zakres, ale trudny do uchwycenia mimo wszystko i warty. Dlatego zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład w wstępie do tego kodeksu wcale nie zalecamy, że rzeźba musi być pomnikiem. Że piszemy też, że trwała ruina, kamień, drzewo też może być, jest często, prawda, pomnikiem. Pomnik to funkcja, a nie forma. Że nie zalecamy też tak nie bezpośrednio, ale przemyślenie, czy rzeźba jest potrzebna, bo to nie powinno wynikać, że zawsze z automatu, tak? Że figuratywna rzeźba na cokole zawsze musi upamiętniać jakieś wydarzenie. W ogóle w tym kodeksie nie poruszamy z premedytacją, bo to nie jest rola kodeksu, sposobu wyłaniania idei, która nadaje się do upamiętnienia lub nie. Nie jest to rola środowiska i zespołu, który się zebrał wokół tego opracowania. Jest to rola samych włodarzy miast i samych społeczności lokalnych, które muszą podjąć dialog i wyłonić, które idee, które wydarzenia są warte upamiętnienia. I to jest zupełnie inna historia i ona nie dotyczy tych samego konkursu. Konkurs powinien wkraczać w momencie, kiedy jest przekonanie, jest pewna jakaś większa zgoda wokół idei, która powinna być upamiętniona. I tu w takiej formie trochę poradnika, tak, dobrych praktyk, zalecamy w pewnej kolejności dobre, bardzo dobre i bardzo głębokie przygotowanie się tych włodarzy miast i społeczności lokalnych do konkursu. Konkursu, który, jak tutaj też piszemy, przysparza pracy więcej niż wymaga prawo.
Ale tylko to gwarantuje, o czym, przepraszam, gwarantuje to może za mocne słowo, może prowadzić do zadowalających, daje szansę na zadowalające efekty. Ale też ta szansa też nie jest możliwa bez dialogu, bo konkurs powinien być bardzo starannie opracowany. Ja tu też będę czerpał ze swoich doświadczenia, bo byłem po wszystkich stronach organizacji konkursu. Byłem wielokrotnie uczestnikiem konkursu, kilka razy udało mi się jakiś konkurs wygrać, wielokrotnie przegrać. To jest, uważam, że to jest bardzo ważne, bo kto nie przegrał konkursu, to nie wie jak z czym się to... No, jakie są aspekty. To zresztą zasadą konkursu jest to, że większość przegrywa. Tak? To jest naczelna zasada konkursu. Natomiast dobre przygotowanie konkursu przekazuje jakiś szacunek do tych osób właśnie, na przykład, które przegrywają, tak? Że one nie kończy się jakąś klęską, tylko po prostu jest jakimś etapem, tak? Jest, ten szacunek jest zachowany. Dobre przygotowanie, dobre opisanie przedmiotu konkursu, dobre, lecz nie za mocne przekazanie intencji zamawiającego, a nie za mocne, bo nie wprost, co powinien zrobić artysta, tylko otworzyć mu ścieżkę do wolności twórczej, tak? Czyli można to zrobić. Znaczy, to jest trudne, bo tego się nie da skodyfikować, tak? Jak się to powinno zrobić, tylko można zalecić pewne dobre praktyki. I też miałem okazję, pracując nad tym Goteksem od samego początku do końca, ten koniec nawet nie został nigdzie jakoś zapisany. Koniec to było takie przejście przez konsultacje z różnymi środowiskami. Tak? I to uzmysłowiło mi, jak różne środowiska, jak różni specjaliści bardzo wycinkowy i odległy sposób patrzą na to zagadnienie. W związku z tym, podsumowując, ten kodeks jest takim pierwszym dokonaniem, ale liczę na to, że dokonania, które będziemy publikować w postaci jakichś publikacji pokonferencyjnych, pokongresowych, właśnie będą przekazywać może w nieskodyfikowany sposób, ale wiedzę pomocną dla badaczy, i dla artystów, i dla decydentów, i dla wnioskodawców. Szerokiego środowiska. I tu taką rolę widzę w obu paniach, które są moderatorkami konkursu i takie mają też zadanie zbierać te informacje, a potem je zredagować i przekazać, i będziemy je publikować na stronach Centrum Rzeźby Polskiej. Dobrze, to proszę Państwa, tak jak powiedziałem, w zastępstwie, bo liczyłem właśnie, że urzędnik miejski powie o kilku aspektach, jak urzędnicy to robią. Chociaż może uzmysłowię sobie, że jedną rzecz powinienem powiedzieć. Jedna z osób, która uczestniczyła w opracowaniu kodeksu dobrych praktyk konkursów pomnikowych, jest to pan Bogumił Sawicki, również architekt i urzędnik miejski z Białegostoku, powiedział coś bardzo cennego i co jest stało u podstawy motywów do opracowania tego kodeksu. Bo my się spotkaliśmy, ja jako uczestnik jakiegoś konkursu, potem pomagałem w Białymstoku organizować konkurs, pisać regulamin. I on podczas jakiejś krótkiej rozmowy powiedział: proszę pana, my w Białymstoku robimy kilka konkursów w kadencji, no co dwa w roku, jeden, trzy. I uwaga, powiedział, zawsze robimy to inaczej. Zawsze, każdy konkurs robimy inaczej. No to dlatego, że na przykład się zmieniali prawnicy, którzy raz mieli taką ideę, raz taką. Ale dzięki kodeksowi powiedział drugą rzecz, kiedy indziej. Nauczyliśmy się tego robić. Dobrze, to już ja skończę moje przemówienie i wszystkie inne rzeczy przełożymy na czas dyskusji. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Jeszcze tutaj zrobię drobną
próbę techniczną. Okej. Chciałam Państwu zaprezentować badania, które moim zdaniem mogą być ciekawym tłem i chyba całkiem nieźle wpasowują się w początek i rozpoczęcie kongresu. Tłem dla rozważań o obecności rzeźby, a może szerzej sztuki publicznej w polskich miastach. I badania te prowadzone były przeze mnie w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury. Rozpoczęły się w 2010 roku i inspiracją dla nich była taka obserwacja związana z zamieszkiwaniem w Warszawie i z doświadczaniem przestrzeni miejskiej, że pojawia się wówczas w 2010 roku coraz więcej interwencji artystycznych, bardzo różnych, i towarzyszyło temu takie przeświadczenie, że to zjawisko będzie przybierać na sile i nie pozostanie bez wpływu na obraz miasta. I z tego powodu właśnie Warszawa stała się dla mnie tym polem badawczym i postanowiłam przyjrzeć się współczesnej sztuce publicznej w Warszawie. Współczesnej, czyli tej, która została zrealizowana po 1990 roku. Taką cezurą czasową był dla mnie okres transformacji. I troszeczkę więcej o tej perspektywie. Badania prowadzone były na Wydziale Architektury. Doktorat miał być broniony na uczelni technicznej i to narzuciło pewnego rodzaju inne podejście, jakby pozbawione tego całego aparatu, może nie pozbawione, ale jakby związane z innym aparatem niż ten aparat humanistyczny dotyczący krytyki dzieła. I ono się wiązało też z tym, żeby właśnie zbadać relacje sztuki z przestrzenią Warszawy i przyjrzeć się, jak ona może wpływać i czy modyfikuje obraz współczesnego miasta. Postawiłam szereg pytań, z których pierwsze i to, któremu się najbliżej tutaj przyjrzę podczas wystąpienia, to będzie jak dokumentować sztukę publiczną i jak nowe narzędzia nietypowe, bo związane z analizą ilościową i analizą statystyczną, mogą dać taki ciekawy, nowy wgląd. No i jestem w związku z tym właśnie zaciekawiona, czy grono tutaj szacowne dostrzeże walory pewne takiego, muszę przyznać, nietypowego podejścia, gdzie tą miarę sztywną cyferek przymierzać do sztuki. Więc no, takim pierwszym wyzwaniem po pewnej hipotezie, że obecność sztuki czy pojawianie się sztuki publicznej w przestrzeni miejskiej jest zjawiskiem o charakterze masowym, co właśnie uprawnia do tego, żeby przyglądać się jemu na podstawie danych, a nie tylko studiów, przypadków, które najczęściej ogranicza się do dzieł czy interwencji wybitnych bądź wyjątkowo nieudanych. Więc pojawiło się takie pytanie, jak dokumentować sztukę publiczną i teraz jeśli badacze chcieliby się przyglądać zjawisku szeroko, to są zmuszeni do dokonywania kwerend w instytucjach kultury, które w części taką dokumentację na temat tego, co się w przestrzeni publicznej dzieje, gromadzą. Takim źródłem wiedzy mogą być też samorządy, niektóre z nich prowadzą dokumentację tych swoich zasobów jako inwestorzy czy właściciele obiektów sztuki, niektórzy nie. Wiedza ta jest generalnie rozproszona. No i bardzo też ciekawym źródłem wiedzy są oddolne projekty badawcze, prowadzone na przykład przez Aleksandrę Litorowicz, która tutaj jest z nami i prowadzi portal Puszka, dokumentujący oficjalną i nieoficjalną sztukę publiczną w Warszawie. Takie wyzwanie nazwania
i opisania kolekcji warszawskiej sztuki publicznej podjęła też swojego czasu Fundacja Będzmiana, wydając książkę Publiczna kolekcja sztuki XXI wieku Warszawy. Natomiast cały czas te działania mają charakter dosyć rozproszony. A mi wówczas podczas prowadzenia tych badań no zabrakło tego materiału, tej materii właśnie badawczej. I w związku z tym podjęłam się takiego zadania skatalogowania interwencji w przestrzeni, tych interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej Warszawy po 1990 roku. Badania zakończyły się w roku 2015, czyli ten katalog sztuki się na tej dacie zamknął. No i wówczas przystąpiłam do dokonywania tych różnych analiz właśnie z perspektywy urbanisty i z perspektywy tego, jak te wszystkie obiekty traktowane en masse wpływają na obraz miasta. I co udało się przede wszystkim w pierwszej kolejności zgromadzić? Udało się udokumentować ponad 760 prac, które zostały zrealizowane w Warszawie właśnie w tym przedziale czasowym, czyli w ćwierćwieczu. Niezwykle istotnym dla tego, jak zmieniał się nasz kraj. I udało się te dzieła właśnie zamknąć w opisie bazy danych, która przybrała formę takich 5 obszernych tabel w arkuszu kalkulacyjnym, pogrupowanych ze względu na formy. Były to pomniki, rzeźby plenerowe, te nie mające funkcji upamiętniającej, instalacje artystyczne, neony artystyczne i murale. To są te obiekty, które udaje się skatalogować, a za chwilę będzie jeszcze chwila o tym, jakich obiektów czy jakich reprezentacji sztuki w przestrzeni miejskiej jest również bardzo dużo. I każdy ze skatalogowanych obiektów został opisany za pomocą takiego zestawu kryteriów i o tym też za chwilę, a także odzwierciedlona została jego lokalizacja na mapie cyfrowej. No i tym prototypem bazy danych właśnie były takie zestawy arkuszy i to co z nich wynikało i dlaczego one były dobrym narzędziem, bo pozwalały budować pewnego rodzaju relacje. I to reprezentacja właśnie na mapie cyfrowej, w portalu Google Maps, gdzie ten każdy punkcik to jest dzieło opisane za pomocą tego właśnie, gdzie się znajduje, kto jest autorem, jak długo trwało w czasie przestrzeni, bo znaczna część tych artefaktów po prostu już w tym momencie nie istnieje, a także kto był inicjatorem powstania właśnie takiego dzieła w przestrzeni publicznej, więc tych kryteriów było całkiem sporo. I może teraz właśnie do czego przede wszystkim w moich badaniach to służyło, do analiz przestrzennych. Ja starałam się szukać w przestrzeni Warszawy takich miejsc, które w szczególny sposób stają się właśnie przestrzenią interwencji, czyli są mocno eksplorowane przez artystów na przestrzeni lat, które przyciągają pewnego rodzaju tematy. Starałam się właśnie, mając ten obszerny materiał badawczy, szukać jakichś reguł, które być może pozwolą nam lepiej sztukę w przestrzeni miasta umieszczać. Była też, to narzędzie dawało też pole do takich analiz, można powiedzieć, relacyjnych, czyli poszukiwania relacji na przykład pomiędzy formą a miejscem, a umiejscowieniem dzieła. I tych analiz wykonałam całkiem sporo. Bardzo niewielką część tutaj Państwu pokażę. I jedną z pierwszych
jednym z pierwszych wniosków właśnie na podstawie tej analizy ilościowej było to, że ta sztuka publiczna o charakterze oficjalnym jest jakby tylko fragmentem reprezentacji działalności artystycznej w przestrzeni miasta. Że miasto jest też niezwykle mocno pod względem wizualnym i twórczym eksplorowane współcześnie przez street art, czyli coś, co cały czas trwa dyskusja, ona się jeszcze nie zamknęła, czy to jest nurt sztuki, jak nazwać to zjawisko. Natomiast ono w przestrzeni Warszawy w ujęciu ilościowym jest, można powiedzieć, dominujące. Więc teraz przeprowadzę Państwa, bo takie pytanie tutaj padło, właśnie jak ta twórczość w ujęciu ilościowym w Warszawie wyglądała. I znów wrócę do tego, że badania kończą się na 2015 roku, a więc 7 lat temu. I zastanawiam się, daję takie pytanie otwarte, czy pozostaje tutaj pewien niedosyt, aby dowiedzieć się, co działo się w tych ostatnich latach. A działo się też, jak wiemy, w przestrzeni publicznej dosyć dużo. I 2010 rok to właśnie czas, kiedy podjęłam decyzję o badaniach i okazało się, że rzeczywiście ta intuicja była całkiem trafna, bo wtedy, można powiedzieć, mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju boomem na obecność sztuki publicznej w przestrzeni Warszawy, ale też w innych miastach. I przede wszystkim tą formą, która najbardziej się rozwijała, były pojawiające się coraz bardziej powszechnie murale. I to są te żółte wskazania na wykresie. Lata 2014-15 to widać, że ta moda i ten boom trochę utracił. Nie wiem, co dzieje się teraz. Niestety nie było mi dane kontynuować tych badań po zakończeniu, po obronie doktoratu. I trochę w takim razie o dynamice zjawiska, odnosząc się szczególnie do tego, co tutaj w naszym gronie nas najbardziej interesuje, czyli do reprezentacji rzeźbiarskich, do upamiętnień. W Warszawie w tym badanym okresie powstało ponad 300 murali, w tym zdecydowana większość z nich po 2005 roku. Ponad 110 pomników, tutaj pani architekt zastanawiała się właśnie, jaka to była liczba. Tych pomników w latach 1990-2004 powstawało jakby nie więcej niż 6 rocznie. Po tym okresie ta liczba pomników w Warszawie się zwiększała. Ponad 200 instalacji artystycznych i też to medium stało się niezwykle popularne po 2005 roku i 85 rzeźb plenerowych. Całkiem duża liczba wynikająca przede wszystkim z tego, że rzeźby powstawały w ramach kolekcji czy plenerów, gdzie grupa artystów wykonywała dzieła, które następnie znajdowały się na przykład w Parku Pole Mokotowskie i zdobiąc ten park do dzisiaj. I coś nowego, powrót do takiej utraconej tożsamości Warszawy z okresu PRL-u, który wyrażał się poprzez neony. I 2005 rok to też czas, kiedy pojawił się neon Siatkarka na Placu Konstytucji i zapoczątkował właśnie, można powiedzieć, kolejną modę, która rzeczywiście ponownie zmienia obraz tej nocnej Warszawy, czyli neon powrócił na stołeczne ulice. I gdzie powstawała sztuka publiczna w Warszawie? Oczywiście intuicyjnie wiemy, że to ta część centralna to jest to, co najbardziej wszystkich interesuje. 44% wszystkich realizacji, niemal połowa to Śródmieście. Potem te dzielnice otaczające Śródmieście, a peryferia Warszawy, w niektórych przypadkach są takie dzielnice, jak chyba Wesoła czy Włochy, gdzie nic się nie wydarzyło.
do 2015 roku. Żadnej interwencji, żadnego pomnika, nic po prostu. I mając to narzędzie, pozwoliło mi, stały się tą przestrzenią zainteresowania różnych aktorów, którzy sztukę w przestrzeni publicznej chcą umieszczać. Czy to są twórcy, czy to są komitety decydujące o lokalizacji pomników, czy to jest Rada Miasta. Dla Woli takim obszarem był na przykład Mirów. I do jakich wniosków to badanie doprowadziło? Sztuka publiczna pojawia się przede wszystkim w centrum, bądź w tych obszarach, które poprzez swoją zabudowę taki charakter wielkomiejski mają. Czyli wszędzie tam, gdzie była zabudowa śródmiejska, tam tej sztuki było zdecydowanie więcej. Oczywiście przestrzenie o wyrazistym charakterze, przestrzenie reprezentacyjne, place, śródmiejskie ulice, miejsca o czytelnej kompozycji, miejsca przed budynkami o charakterze reprezentacyjnym. To są te przestrzenie, w których najczęściej pojawia się sztuka oficjalna i najczęściej właśnie w formie rzeźb czy pomników. I to, co przez sztukę krytyczną, sztukę mniej oficjalną, sztukę wypływającą jakby z potrzeb artysty, niekoniecznie związanych z jakimś zamówieniem, to są przestrzenie przede wszystkim te, które w Warszawie cechowały się wyraźnymi kontrastami przestrzennymi. Właśnie tutaj przywołana Wola, gdzie cały czas widać, że następuje to przemieszanie w strukturze urbanistycznej nowej, dynamicznej, rozwijającej się Warszawy z tym, co pozostało jeszcze z tego starego ducha miasta. Więc to były takie trzy typy miejsc, które szczególnie chętnie przyjmowały sztukę. Można by to rozwijać, przyglądając się bliżej. Miejsca, które już wcześniej niosły ze sobą jakąś symbolikę. Miejsca dużej koncentracji pieszych. To również tam na przestrzeni lat wiele się w kwestii sztuki publicznej działo. Miejsca o czytelnej tożsamości, takie jak warszawska Praga. Czy przede wszystkim również miejsca w otoczeniu instytucji kultury, które, co jest zupełnie oczywiste, inspirowały i coraz chętniej inspirują właśnie wychodzenie sztuki z tego wnętrza białego pudełka. Co jeszcze z analizy można dostrzec? Street art również penetruje przestrzenie śródmiejskie, lecz pojawia się niejako na zapleczu, poza tymi głównymi i reprezentacyjnymi traktami. No i generalnie cała ta świadomość, jak na przestrzeni lat powstawała sztuka w Warszawie, prowadzi do takiego wniosku, że całe to zjawisko miało charakter oddolny, czyli nie było w taki zorganizowany sposób zarządzane przez miasto. To pojedyncze byty, czy byli to artyści, czy instytucje, czy organizacje społeczne, inspirowały właśnie powstawanie konkretnych dzieł. Miasto przyjmowało taką rolę akceptującą bądź nieakceptującą, czasami wchodząc w dialog, ale w związku z tym można wysnuć taką tezę, że właśnie ta obecność sztuki jest pewnego rodzaju takim oddolnym źródłem informacji, jak Warszawa jest rozumiana przez tych, którzy chcą w niej swój znak odcisnąć. I całkiem taka, myślę, że optymistyczny wniosek mówiący o tym, że w tym 2015 roku nie mieliśmy do czynienia ze zbyt wieloma przykładami miejsc, w których można by powiedzieć nadmierna koncentracja różnych interwencji prowadziła do takiego poczucia nieładu przestrzennego, że sztuka nie była właśnie tym medium, które nieład mogłoby potęgować.
I ponieważ jesteśmy na Kongresie Rzeźby, to pozwoliłam sobie jeszcze troszeczkę głębiej zaprezentować to właśnie, w jaki sposób przyglądałam się rzeźbie czy dekoracyjnej, czy pomnikowej w Warszawie. Widzimy tutaj bogactwo przeróżnych przykładów. No i twarde dane i cyferki. Pomniki powstawały przede wszystkim w skwerach, rzadziej w przestrzeni parków, dość rzadko jak na stolice w obrębie placów miejskich. Rzeźby plenerowe to rzeczywiście przede wszystkim parki, ale też różne opracowania towarzyszące architekturze budynków. Swojego czasu w związku z rozwojem czy powrotem warszawiaków nad Wisłę, właśnie nadbrzeże Wisły, było eksplorowane i tutaj akurat z inspiracji miasta i akademii przez artystów. Jakie wnioski? Bardzo krótko. Otóż przyglądając się pomnikom, to przede wszystkim właśnie w tej skali, badając wiele pomników, to cały czas dominuje forma zakorzeniona w XIX-wiecznej tradycji, która z jednej strony dobrze wpisuje się w kontekst, szanując prawidła kompozycji urbanistycznej, a z drugiej strony, patrząc na wiele dzieł, no, taki przypadkowy odbiorca może mieć trudności z określeniem, czy ma do czynienia z dziełem współczesnym, czy z dziełem z minionych czasów. Niezwykle ważnym wnioskiem wydaje się w kontekście upamiętnień taka konieczność, w mojej ocenie, pracy z otoczeniem obiektów. I tutaj jako przykład miejsce pamięci przy ulicy Górczewskiej na Woli w Warszawie, które na przestrzeni czasu rozwijało się i właśnie narastało nowymi elementami, które wzbogacały tą kompozycję rzeźbiarską, ale przede wszystkim wysłaniały ją od absolutnie nieadekwatnego, wydawałoby się, otoczenia, czyli parkingu przed salonem samochodowym. I dlaczego ten pomnik tam powstał? To miejsce, jako miejsce kazi, nie mogło być zastąpione inną, lepszą lokalizacją. I to jest bardzo często kontekst właśnie związany z upamiętnieniem przestrzeni miejskiej, że to, ta przestrzeń wokół się zmieniła. I stąd to wielkie wyzwanie związane z lokalizowaniem obiektów i tą potrzebą takiego fizycznego upamiętnienia w danej, konkretnej, a nie innej przestrzeni. Udało mi się też jakby wykazać, czy może dostrzec potencjał skwerów, które generalnie przez projektantów miasta są teraz widziane jako takie, no, niezwykle ważne w strukturze miejskiej mikroprzestrzenie publiczne, które mają siłę do tego, by skupiać wokół siebie lokalną społeczność. I te skwery przez artystów też są, czy może inicjatorów sztuki, są eksplorowane i wydaje się, że to jest bardzo ciekawy kierunek. Ta analiza pokazała też siłę założeń pomnikowych, które właśnie mają tą siłę godzenia takiego dobrego wpisania się w kontekst urbanistyczny właśnie ze współczesnym wyrazem formalnym. Jeśli chodzi o rzeźbę architektoniczną, to w Warszawie tak się składa, że ona przede wszystkim służy do podkreślenia prestiżu. Pojawia się nie za często w kontekście inwestycji mieszkaniowych. W latach 2000 trzeba przyznać, że były realizacje, które no, w dosyć taki dosłowny sposób odnosiły się do tematu czy do idei bycia strażnikiem czy flankowania właśnie wejść na tereny osiedli. Te osiedla wówczas były grodzone. Tutaj prezentuję rzeźbę Wilki, która właśnie strzeże rezydencji nad Potokiem na warszawskim Służewiu. Kilka lat później w tym samym miejscu odbył się happening, gdzie grupa artystów wyła
pod bramami właśnie tego strzeżonego osiedla, kontestując ideę osiedla zamkniętego. I to, co już wspominałam, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, atrakcyjne, spójne kolekcje rzeźby w parkach, rzeźba w Parku Brudnowskim, która rozsławiła to miejsce nie tylko w skali całej Warszawy, ale też w skali całego kraju. Wspomniane już pole mokotowskie, troszeczkę mniejsza kolekcja rzeźb nad Wisłą z tym wężem czy węgorzem Maurycego Gomulickiego. To bardzo dobrze gra i dobrze przyjmowane jest przez tą publiczność miejską. I nie tylko rzeźba, ale też to medium, które się z rzeźbą, z formą pomnikową zazębia, instalacje przestrzenne, bogactwo form, sposobów interakcji z przestrzenią miejską jest olbrzymie. Instalacja artystyczna bardzo chętnie wkracza w przestrzeń publiczną, wchodzi też w dyskurs z budynkami, lokując się na ścianach szczytowych, na dachach, na elewacjach. I co można o instalacji i o ich potencjale na podstawie właśnie takiemu przyglądaniu się wszystkim reprezentacjom powiedzieć? Niemal 80% tych interwencji artystycznych, tych instalacji, które wydarzyły się w Warszawie, już nie istnieje. Więc cechą ich jest efemeryczność. Ta taka efemeryczność, można by powiedzieć, ponowoczesna, związana z szybkim stylem życia miasta, ale też efemeryczność wynikająca z procedur administracyjnych, gdzie aby umieścić dzieło właśnie w przestrzeni publicznej, często korzysta się z wytrychu właśnie tymczasowej instalacji, z procedury zgłoszenia, która pozwala zaistnieć dziełu na 3 miesiące, więc to jest splot takich czynników. To bogactwo relacji i form już pokazywałam i te formy mogą być wielkoskalowe, jak Palma Joanny Rajkowskiej, ale też te interwencje mają czasami niezwykle intymny, trudny do zauważenia charakter. Tutaj rzeźba Rolanda, czy interwencja Rolanda Rossa polegająca na naprawianiu uszkodzonych fragmentów miejskiej rzeczywistości, która de facto zaistniała później jako cykl fotografii w Galerii Sztuki. I te instalacje artystyczne z pewnością niosą w sobie potencjał trwałej zmiany w obrazie miasta. Nie bez przyczyny przywołuję tutaj pracę pani Teresy Mura, która myślę, że może być określana jako prekursorka guerrilla gardeningu, czyli właśnie tych spontanicznych, oddolnych zasiewów w przestrzeni miejskiej. A teraz to zazielenianie, również społeczne, jest jednym z głównych nurtów i tematów dyskutowanych, jeśli chodzi o przemianę miast. Praca zasiewy została zrealizowana w 2009 roku i dotyczyła właśnie stworzenia łąki kwietnej w pasie dzielącym tramwaje od jezdni bodajże w Alei Niepodległości. Nowa miejska ikonografia. Są takie instalacje, które właśnie opowiadają o nowoczesności w wybranych miastach, ale też testowanie korzystania z przestrzeni. Tutaj plac na Rozdrożu, który czeka na pomnik Bitwy Warszawskiej, w 2011 roku został zajęty przez instalację Unexpected Fountain Occupation, czyli UFO, która na czas lata stworzyła taką przestrzeń spotkań sąsiadów, kawiarnię, basen, w którym można było latem pomoczyć nogi i po prostu ożywiła to odcięte przejściami podziemnymi, ten odcięty fragment placu.
i poprawa jakości życia. Zdecydowałam się tutaj pokazać dzieło pani Janny Rajkowskiej. Natomiast, tak jak mówię, to nie jedyna reprezentacja, ale odważne instalacje artystyczne no, wprowadzały taki ferment, który doprowadził do tego, że przestrzeń może się też zmienić na trwałe, mimo że sama instalacja już z niej zniknie, czy nie zostanie w tej pierwotnej formie na dłużej. Badania pozwoliły też przyjrzeć się bliżej funkcjom sztuki i oczywiście najczęstszą rolą, tutaj ten wykres akurat prezentuje instalacje artystyczne, natomiast jeśli przyjrzeć by się całości, to ta funkcja związana z celebracją, upamiętnieniem, ale też dekoracją jest dominująca. W przypadku instalacji artystycznych widać, że to ta indywidualna wypowiedź artysty, niemotywowana jakimiś inspiracjami zewnętrznymi, jest najczęściej tym, co pcha artystę do twórczości w przestrzeni miejskiej, która staje się dla niego kontekstem i tworzywem. I jeszcze raz taki powrót do tego, jak ta metoda przyglądania się sztuce być może ma szansę posłużyć na przykład samorządom w zarządzaniu obecnością sztuki w przestrzeni miasta opartym na wiedzy, opartym na świadomości tego, co w moim mieście się wydarzyło. Zastanawia mnie też to, czy taki zbiór, taki katalog może być interesujący dla przedstawicieli innych dyscyplin nauki. I z pewnością to pokazuje na przykład portal Puszka. Jeśli zdecydowalibyśmy się na takie szerokie upublicznienie wiedzy na temat tego, co się w naszych miastach dzieje, no z pewnością sprzyjać to będzie właśnie popularyzacji tematu, eksploracji miasta, podążania nowymi ścieżkami, które nie zawsze są oczywiste. Dziękuję serdecznie za uwagę. Szanowni Państwo, tym samym przechodzimy do kolejnego punktu naszego spotkania. Tym punktem jest dyskusja. Jeśli przejdziemy przez ten punkt, to kolejny będzie obiad. Ale mamy pewne zobowiązania. Bardzo dziękuję za ciekawe ujęcie statystyczne. Już dowiedzieliśmy się jedno z odpowiedzi na pytanie rzeźba wszędzie. Już wiemy, że we Włochach nie. Ale gdzie indziej tak. No to no, nie wiem, zaraz może czekam już na zgłoszenia do dyskusji, ale to może taka krótka refleksja. Jeden z ostatnich wykresów, który właśnie pokazuje te wypowiedź artystyczna i upamiętnienie. To właśnie pokazuje, jak z różnych stron jest impuls do uprawiania sztuki w przestrzeni publicznej. No bo oczywistością jest, że upamiętnienia jest to odgórna decyzja jakichś włodarzy, władz miasta, a ta wypowiedź artystyczna jest tą oddolną potrzebą. I oczywiście czasem się to miesza, czasem dobra wypowiedź artystyczna jest jednocześnie w upamiętnieniu, nie zawsze. Natomiast wypowiedź artystyczna czasami jest efemeryczna, musi gdzieś na zapleczach tych śródmiejskich ulic się znajdować. Często też oskarżana, słusznie lub niesłusznie, to już nie mi to oceniać, o na przykład jakieś wandalizowanie tak, przestrzeni i tak dalej. No ale to pokazuje, jak bardziej skomplikowane jest uprawianie sztuki w przestrzeni publicznej niż w White Cube Galerii, tak, gdzie ta jest taka umowność i role są jasno rozdzielone, natomiast w przestrzeni publicznej nie. Czy ktoś z Państwa, może pana profesora Macieja Szańkowskiego poprosił o kilka refleksji? Dowolne, chociaż na przykład też wywoła, bo wiem, że miałeś, bo profesor Maciej Szańkowski też zrealizował rzeźbę w ramach programu Rzeźba Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej i też pamiętam, że były pewnego rodzaju problemy, sprawy, które
może dotyczą artystów nie tylko w tym programie, ale, ale szerzej. Nie, to nie działa. Muszę powiedzieć, że z pewnym skrępowaniem obserwowałem to, co się działo na ekranie, bo jest to dalekie od spraw, które mogą interesować kogoś, kto praktycznie się tym zajmuje. Być może, że dla Państwa, którzy szerzej patrzycie na te sprawy, to są, jest ważny element tego działania naszego, ale ja z trudem wysiedziałem, nawet wyszedłem, żeby się uspokoić i wróciłem i ja nie rozumiem pewnych rzeczy widocznie, ale to był czysty surrealizm, bo zamienienie sztuki, jednak sztuki, jakby nie było, w statystyki, włączanie murali, których, na które patrzeć nie mogę, bo po prostu mi się słabo robi, które tworzą nasz dzisiejszy świat, który nas otacza. Ja dziś włączyłem telewizor rano, żeby się dowiedzieć, co na Ukrainie się dzieje. Z trudem udało mi się uruchomić, ale zanim doszedłem do tego, żeby się cokolwiek dowiedzieć, obejrzałem kilka programów i we wszystkich programach widziałem mniej więcej to, co przed chwilą na ekranie oglądaliśmy, to znaczy sztukę mniej więcej na tym poziomie, która, może nie sztukę, tylko coś, co zaraża sztukę, to znaczy estetyka specyficzna. Pani Gessler przez pół godziny gotuje, potem robi przerwę, dalej gotuje, ale jej suknia, jej uczesanie, ucieszone kucharki i mążku, właścicielki lokalu, który całuje się z żoną na widoku kamery telewizyjnej, żeby pokazać, jaki jest szczęśliwy. Po czym płacze pani, bo się okazało, że kuropatwa się nie udała. A wszystko jest w takiej estetyce, która niestety strasznie przypomina to, co się dzieje w naszych miastach. Nasze miasta są po prostu zaśmiecone sztuką, potworną. I w tym, co zobaczyłem na ekranie, jest tak bardzo dużo tego, na co patrzeć się nie da, zamienione w statystyki, które są pewnie niezbędne na pewnym etapie działania. Mnie głęboko zasmuciło. Przepraszam za te uwagi. Dziękuję. Za chwilę głos oddam do tyłu, bo tam będziemy szanować kolejność zgłoszeń. Pani Anno, tam z tyłu, nie wiem, który z profesorów był pierwszy, ale... To za chwilę. Macieju, panie profesorze, znaczy ja wiem, że my celem naszym dalekosiężnym jest już uprawianie i oglądanie i obcowanie ze sztuką, ale żeby do tego celu dojść, no my musimy zbudować, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no większą konstrukcję, tak, która nas uzbroi, artystów, widzów, krytyków sztuki, kuratorów, w narzędzia do dialogu, na przykład z prawnikami, z urzędnikami. I to, co ja poruszyłem, może też kogoś to obruszyło, że ja na przykład podkreślałem ekonomiczne potrzeby wynikające z programu. Też to są argumenty. To są argumenty, żeby istniała sztuka. Być może one właśnie będą przemawiały do pewnych środowisk bardziej, tak, a znacznie trudniej argumentować właśnie tą estetyką, poprawą atrakcyjności miejsca, a łatwiej tym na przykład chodnikiem, tak, albo czymś. Także to, myślę, że to jest właśnie, jesteśmy na początku pewnej dłuższej drogi i zbudujemy taki rodzaj koalicji, gdzie podkreślam, celem będzie dobra sztuka. A tu chyba jeszcze bezpośrednio. Ja bardzo dziękuję za ten głos. Właśnie obserwowałam pewnego rodzaju narastające oburzenie i absolutnie zdaję sobie sprawę, że właśnie przykładanie tej miary statystycznej to jest kontrowersyjne nowum, a wydaje mi się, że jest walorem po prostu w pewnym momencie możliwość zderzenia się i zobaczenia, z czym my mamy w przestrzeni publicznej do czynienia i to, jakie wnioski z tego wysnujemy, to jest już domena osób, które z taką wiedzą mogą pracować. I one mogą być absolutnie różne, ale no mamy szansę na wgląd dzięki wiedzy. Przepraszam, ale też nie mogę wysiedzieć po słowach pana profesora. Ja z kolei chciałam pani bardzo podziękować
za tą prezentację. Rzeczywiście pan profesor jest praktykiem, ja jestem teoretyczką, ale spotykamy się tutaj po to, żeby właśnie wspólnie te nasze punkty widzenia skonfrontować i dla mnie osobiście podsumowanie, zdanie sprawy z tego, co już się wydarzyło i statystyczne spojrzenie na ten dorobek jest tutaj kluczowe. I to są bardzo wartościowe badania, bardzo wartościowe ustalenia, nad którymi my możemy teraz dyskutować, ale to jest dla nas podstawa do tego, żeby pójść dalej i żeby próbować jakąkolwiek tutaj płaszczyznę porozumienia, mam nadzieję, zbudować. Jeszcze jedna rzecz. W trakcie twojego wystąpienia, Macieju, padło bardzo ciekawe pytanie, które odnosi się trochę do tego znaku zapytania w tytule naszego kongresu. Powiedziałeś, czy rzeźba jest potrzebna? I zastanówmy się nad tym, czy jest potrzebna i komu jest potrzebna. Potrzebna jest rzeźbiarzom, rzeźbiarkom, historykom, historyczkom sztuki też, żebyśmy mieli o czym pisać, ale komu jeszcze? I trochę mi tutaj brakuje odbiorców. Oni chyba nie zostali przez nas zaproszeni. Trochę będziemy mówić w ich imieniu, takich właśnie odbiorców jak ten pan z Hajnówki. Jego warto by było zapytać, czy to krzesło jest mu potrzebne, a jeżeli nie to krzesło, to co jest mu potrzebne? Czy rzeźba jest potrzebna panom architektom, którzy siedzą tam z tyłu, pani muzealniczce i wielu, wielu innym osobom? I chyba o tym rozmawiajmy. Zbudujmy najpierw porozumienie między sobą, spróbujemy uruchomić ten dialog, a potem oczywiście będziemy się otwierać. To nie są oczywiście ostatnie spotkanie i kongres, ale już widzę, że głosy z sali. W kolejności widziałem, że pierwszy zgłaszał się Bartosz Struzik, nie wiem, no, tam z tyłu jeszcze jeden głos, pani Ewa Nekanda-Trepka i tam ktoś z tej strony sali, Edyta Ołdak była pierwsza i jeszcze tutaj. Dobrze, proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo ciekawe wątki. Chciałbym krótko się odnieść do kilku z nich. To zacznę od tego, o czym przed chwilą mówiła Pani, a więc dialog z odbiorcami. Wydaje mi się, że to jest szalenie istotne. Kiedy spotkaliśmy się kilka miesięcy temu i dyskutowaliśmy na temat koncepcji dzisiejszego kongresu, to właśnie bardzo mocno wybrzmiał ten aspekt edukacyjny. Zarówno skierowany do najmłodszych odbiorców i tutaj są dobre praktyki, to są działania skierowane do najmłodszych odbiorców, jak chociażby wystawy, publikacje skierowane dla dzieci, a dotyczące twórczości Daniego Karawana. To jest inicjatywa, która w ostatnim czasie bardzo aktywnie była rozwijana w Izraelu i to jest znakomity przykład, jak możemy edukować najmłodszych odbiorców, bo to jest szalenie istotne. Wspomniany był też przez Ciebie, Maćku, właśnie odbiór przez społeczność lokalną tych realizacji. To jest kolejny aspekt edukacyjny. Nie tylko wprowadzenie obiektów w przestrzeń publiczną, ale również pokazanie szerszego kontekstu i właśnie ta interakcja ze społecznością lokalną, która ma szansę zapoznać się, w jakim celu właśnie taka realizacja ma miejsce. No i oczywiście z mojej perspektywy również niezwykle istotny obszar edukacji profesjonalnej, a więc to wszystko, co się dzieje w uczelniach artystycznych, to co powinno mieć pewien program dydaktyczny bardzo sensownie zbudowany, bo to nie jest tylko, mówiąc kolokwialnie, wyniesienie obiektu z pracowni i umieszczenie w przestrzeni publicznej, w parku, na placu miejskim, ale to jest cały analityczny proces, który możemy realizować w akademiach. Ja mam to szczęście, że prowadzę katedrę projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego, gdzie właśnie te zagadnienia związane ze skalą obiektu, z kontekstem historycznym, zrozumieniem tego kontekstu, jest to integralny proces projektowania rzeźby, więc to nie jest rozłączny proces, który możemy niezależnie realizować, a później wkleić to niejako, czy zacytować w przestrzeni, ale powinien projekt rzeźby powstawać w tym dialogu z otoczeniem. To jest dla bardzo wielu z nas oczywiste, natomiast przeglądając programy dydaktyczne w uczelniach artystycznych, nie zawsze jest to w ten sposób proponowane. Podam też przykład jednej ze szkół architektury z Norwegii, to jest Bergen Arkitektenskole, znakomita szkoła, która zresztą czerpie z idei formy otwartej Oskara Hansena i tam jednym z ćwiczeń jest zbudowanie fragmentu obiektu w skali 1:1 w przestrzeni docelowej. Prawda? Jak wiele nam uświadamia aspektów formy, jeżeli my na etapie projektu wchodzimy w dialog w tą docelową przestrzenią ekspozycji.
Chciałbym jeszcze chociaż króciutko do kilku kwestii się odnieść. Tutaj widzieliśmy przykłady rzeźb w przestrzeni publicznej, które są rozumiane jako klasyczny obiekt, jako forma, która z reguły ma charakter wertykalny, ma swój cokół i tak dalej. Natomiast trochę mi brakowało tego odniesienia się do fantastycznego dorobku rzeźby polskiej pomnikowej, założeń pomnikowych w zasadzie. Chociażby możemy tutaj przywołać pomnik w Treblince, gdzie de facto to jest przestrzeń doświadczenia. To nie jest obiekt, na który sobie możemy popatrzeć, on może nam się podobać czy nie, ale tam mamy do czynienia z obecnością emocjonalną, fizyczną w pewnej przestrzeni, której doświadczamy. I właśnie tu gdybym poszukiwał pewnego wektora myślenia o rzeźbie w przestrzeni publicznej, to zachęcałbym do rozumienia również w ten sposób rzeźby w przestrzeni publicznej, że to jest pewien rodzaj doświadczenia, nie tylko zjawisko formalne, zjawisko wizualne, które jest definiowane właśnie formą rzeźbiarską. I ostatnia rzecz, już obiecuję, kończę. Mamy tutaj, gościmy wielu architektów i wydaje mi się, że taki wątek zrównoważonego rozwoju, który gdzieś tam bardzo, bardzo często się pojawia w obecnym dyskursie, no właśnie ta redukcja formy, która się pojawia w założeniach pomnikowych, prawda, ona w jakiś sposób staje się szalenie uniwersalną formą. W zasadzie każdy pomnik możemy opisać innym tytułem i on staje się takim działaniem wyjętym z katalogu. Tu chciałbym dowartościować pewnego rodzaju doświadczenie warsztatu rzeźbiarskiego. Ten dotyk, ten gest plastyczny, to co cechowało rzeźbę w latach 60., 70., no było takim dotykiem autorskim tej faktury, tego powiedzmy kurzu, gipsu i tego doświadczenia właśnie, które nazwę warsztatem rzeźbiarskim. Dzisiaj przez pewnie też proces projektowy, który się odbywa w środowisku cyfrowym, forma no jest generowana w jakiś sposób pozbawiony tego emocjonalnego, ale też rozłożonego w czasie procesu. To uważam, że jest pewnego rodzaju, no nie chcę tego nazywać zagrożeniem, ale wyzwaniem, które nas na pewno czeka, żeby nadać tym działaniom rzeźbiarskim w przestrzeni publicznej no tą wysoką rangę profesjonalnego warsztatu rzeźbiarskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kilka takich punktowych spostrzeżeń. Z pewnością się kształtuje kilka pomysłów na jakieś, może już nie kongresy, ale konferencje, na przykład edukacja artystyczna w kontekście przygotowania specjalistów, być może wymiany doświadczeń między architektami młodymi albo studiującymi architekturę, studiującymi historię sztuki i studiującymi sztukę i rzeźbę, żeby się przygotowywać wspólnie. A to oczywiście no, to jest większa sprawa do tego, żeby ustalić pewnego rodzaju kryteria i podstawy do takich działań, bo rzeczywiście należałoby się dobrze przygotowywać. Tutaj pojawiła się i tutaj od Katarzyny, od ciebie i tu Bartek powiedział taki aspekt kontaktu z odbiorcą. No to możemy, znaczy to musimy zachować taki, tak sądzę, myślę, to chciałem też do dyskusji Państwu poddać, taki balans, tak, bo jednocześnie nie możemy się zamykać na odbiorców, jeśli na etapie decydowania, na przykład o sztuce albo w ogóle badania ich potrzeb tego typu, ale z drugiej strony na przykład wyobrażam sobie jako pewnego rodzaju nierealizowaną utopię, na przykład demokratyzację wyboru, na przykład, czyli zastąpienie konkursu plebiscytem, prawda? I wyobraźmy sobie przy, no wracając na przykład do tego mojego spotkania z Hajnówki, tak? Co zostało wybrane, tak? Jaka forma, a jeszcze nie, jaka idea do tego, czyli rola specjalistów, tak? Zbudowanie znaczy wzięcie roli na siebie, tak? Pewnej roli tej i odpowiedzialności jednocześnie. Mimo to, że nie jest to absolutnie zdemokratyzowane. Ale to też jest do dyskusji, jak zbalansować tą rolę specjalistów, jak wykorzystać no właśnie umiejętności na przykład rzeźbiarskie, a nie oddać decyzję, czyli wolność twórczą oddać do wspólnej decyzji. I taka prywatna refleksja. Pomnik, który przypomniałeś w Treblince, to jest pomnik, który mnie wychował. Ja wychowałem się w pobliskim miasteczku w Ostrowi Mazowieckiej. To była szkoła podstawowa imienia Janusza Korczaka. W związku z tym co roku byliśmy w Treblince. I między innymi zanim miałem świadomość, że mnie to wychowuje, że mnie edukuje, to już ten pomnik mnie edukował jako artystę i wydaje mi się, że to jest do dziś na trwałe. Kolejną osobą Tomasz Matusewicz. Ja
może chciałbym uzupełnić może niezbyt jasną moją, bardzo krótką i niezbyt jasną wypowiedź, ale chciałem powiedzieć, że kicz, który wkroczył do naszych miast, pochodzi jakby z kuchni pani Gessler. Jeżeli on się zamienia w statystyki, to ja po prostu wychodzę i chciałem usprawiedliwić swoje wyjście, bo po prostu nie wytrzymałem. Za dużo w nauce, która powstaje wokół tego, jest tego, co jest nieznośne. Ja przechodziłem parę dni temu na tej słynnej patelni w Warszawie, gdzie powstają ciągle murale. I czasem z podziwem patrzę, jak one szybko powstają. Jakaś dziewczyna stała na drabince i robiła taki właśnie szkic do tego muralu. Mówię, przepraszam panią, że nie chcę przeszkadzać, ale ja też z tej branży jestem, też plastyk. Chciałem zapytać, jak to robicie, jak pani to robi? Ona mówi, to ja przepruchę robię. A no to ja to widzę, to ja rozumiem, ale co dalej? A dalej to są nasze tajemnice. Mówię, ja pani mówię, od metra czy za godzinę? Nie, za godzinę. Dziękuję. A potem to się zamienia w statystyki. I to jest straszne. Przepraszam. Tomasz Matusewicz. Chciałem pani, także pan drogi profesorze Macieju, tak ad vocem, chciałem właśnie też między innymi zabrać ten głos, jako że jestem rzeźbiarzem, a pracuję na Wydziale Architektury i bacznie śledzę prace doktorskie, które u nas powstają. I no muszę stwierdzić, że ze wszech miar no jest to ta metodologia stosowana, konieczna do uzyskania tytułu doktora nauk technicznych, prawda? Natomiast chcę powiedzieć tu pytanie, na które chciałbym, żeby pani odpowiedziała, jeżeli pani może albo chce. Dlaczego nie może pani kontynuować? Ale to jeżeli pani, no to proszę, jeżeli... Tak, znaczy to wynika po prostu z jakichś tam uwarunkowań prowadzenia ścieżki kariery, można by tak powiedzieć, bo po prostu nie zostałam na uczelni, co byłoby pewną rodzaju podstawą prowadzenia tej dokumentacji dalej. Natomiast tutaj razem z panią Aleksandrą podejmujemy cały czas jakieś próby zainteresowania szerzej różnych środowisk właśnie potrzebą dokumentacji takiej usystematyzowanej. No i powiedzmy na razie jeszcze bez powodzenia, tak bym to określiła. Tak. Dziękuję. Jeszcze chciałbym właśnie powiedzieć, że ubolewam nad tym, że tak tytaniczna praca, tak wielowątkowa, w zasadzie mogłaby stanowić podstawę do być może właśnie czy dla socjologów, czy typowo historyków sztuki, być może jeszcze psychologii, przestrzeni i tak dalej. Bo też taka refleksja, że powstaje wiele prac naukowych, które są pojmowane no właśnie jako powiedzmy te szczeble w karierze takich, natomiast nie jako tworzywo do dalszej pracy badawczej, jako taki coś, co można przetwarzać. I taką bym powiedział taki przykład, prawda, że są w dziedzinie archeologii, wybitnymi archeologami są ci, którzy kopią, ale również są ci, którzy tylko interpretują, prawda, którzy siedzą w zaciszu i być może, że to stanowi taki materiał właśnie no, do dalszej pracy. To może tyle. Tutaj powiedzmy w środowisku warszawskim udaje się czasami z tych wyników badań korzystać. One tak jak mówię nie były publikowane, w sensie znajdują się w repozytorium uczelni tylko i wyłącznie. Natomiast no, wykorzystywaliśmy to przy badaniach dotyczących na przykład Placu Warszawy, gdzie ta baza pozwoliła no bardzo szybko sprawdzić, czy i na których warszawskich placach mamy do czynienia właśnie z jakimiś reprezentacjami współczesnymi, artystycznymi. Czy też pracowaliśmy z takim zespołem, który przygotowywał pewne założenia do uchwały krajobrazowej dla miasta dotyczące reklamy zewnętrznej i też wówczas twórcy tych założeń byli ciekawi, w jaki sposób artyści eksplorują
media, właściwe reklamie, na przykład billboardy, na których były prezentowane najczęściej prace fotograficzne bądź graficzne, więc to pozwalało właśnie takie badania prowadzić, ale no ja mam nadzieję, że rzeczywiście zachęcam do korzystania, będę się dzielić. Pani Ewa Nekanda-Trepka. Ja chciałam tutaj powiedzieć o tych, może nie do końca o całych tych, o tych statystykach, ale o pewnym przejawie jednej z form sztuki, i to jest sztuka rzeźbiarska ciągle, czyli efemerycznej tej sztuce. Czyli te dwa przykłady, które pani podała, pani Rajkowskiej, czyli mówimy o palmie i o dotleniaczu. Taka efemeryczna sztuka, która dostaje zezwolenie na czasowe, ona zazwyczaj jest tak zrobiona, że ona nie da się utrzymać długo. Nawet jak państwo spojrzycie na naszą palmę, do której wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni już, ona jest zupełnie inną palmą niż ta, która była na początku zrobiona przez Rejkowską, i zdecydowanie myślę, że jest gorsza. Tam po prostu były zupełnie inne te liście. Nie da się po prostu, to są ogromne pieniądze, żeby to utrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o dotleniacz też nie mógł być utrzymany dłużej, natomiast rzeczywiście dał nam taki asumpt do tego, żeby zrobić badania, czego ludzie oczekują od tego miejsca, jakie są uwarunkowania miasta. I myślę, że to jest ważne, żeby ta sztuka efemeryczna wzbudzała dyskusję, bo zazwyczaj te obiekty, które są trwałe, one nie budzą takich dyskusji. Natomiast jeżeli coś pojawia się na krótko, to wtedy jest burza. Może to jest też jakieś takie rozwiązanie, żeby stworzyć takie miejsce do pokazywania sztuki. Z tego, co ja wiem, bodajże na Trafalgar Square w Londynie jest miejsce, gdzie pojawia się za każdym razem co pewien czas coś nowego. Także to taki jest mój postulat. Bardzo dziękuję. Tak, ale zazwyczaj te efemeryczne, jak ludzie wiedzą, że to za chwilę zniknie, to wtedy to budzi więcej emocji. Jeżeli coś jest na stałe, to ludzie się przyglądają. Zazwyczaj ta akceptacja lub nieakceptacja, tak jak twierdzą socjolodzy, następuje po kilku latach, bo to, co na początku jest, to budzi dyskusję. Natomiast jeżeli coś szybko ma zniknąć, to od razu budzi dyskusję. Więc sądzę, że przepraszam, że tak klinem się wbiłam, ale musiałam dać wyraz. Natomiast chciałabym później jeszcze zabrać głos. Dobrze. Ja myślę, że ten podział efemeryczny i stałe też wytwarza się w głowach urzędników częściowo, bo te efemeryczne są bezpieczniejsze, bo one wiemy, że znikną, jest sposób ich utylizacji, jakieś ewentualne problemy same się rozwiążą. Natomiast robienie tych trwałych jest większą odpowiedzialnością, tak? Powinno coś zostać. Natomiast czasami sposób przygotowania, wracam może do tych kodeksów i tak dalej, jest sposób przygotowania się nie różni, tak? Jest po łebkach przygotowane i te stałe, i te efemeryczne. Ale myślę, że dyskusje to taką w tym sensie pozytywnym, taką głęboką, wzbudzają rzeczy, które są dobre, ale dobre w tym sensie, że mają im oddziaływanie społeczne. Tak, tak, to te. A inne, jak wiemy, bo jeszcze dzisiaj tego nie powiedzieliśmy, ale przecież to jest znany fakt, a inne stają się niewidoczne, prawda? Edyta Ołdak. Ja się wywodzę ze środowiska animacyjnego, zajmuję się działaniami społeczno-kulturalnymi, i to, co powiedziała przed chwilą pani Ewa Nekanda-Trepka, to mi się kojarzy z taką kierunkiem, jaki jest w socjologii, że w zasadzie z tego, co rozmawiam z socjologami, z badaczami, to sztuka właśnie jest
dla nich pretekstem do pogłębionych badań, bo jest zazwyczaj jakąś prowokacją i jakimś otwarciem człowieka, który ma szansę powiedzieć coś zupełnie innego niż za pomocą takich tradycyjnych metod badawczych. Także ja znam takich socjologów, którzy mówią, że bez sztuki nie ma przyszłości badawczej i znam też takich artystów, którzy mówią, że bez socjologii i bez badań nie ma sztuki. I tutaj teraz nawiążę do pani badań. Ja naprawdę też z miłą, taką w ogóle z uwagą śledziłam te badania. Naprawdę gratuluję tej pracy, którą pani wykonała. Absolutnie cieszyły mnie to, że pani po prostu podawała tam przykłady, próbowała je sklasyfikować, nazwać jako interwencje, murale i tak dalej i zauważyła pani w zasadzie taką wieloaspektowość tej sztuki w przestrzeni publicznej, coś co jest przecież faktem już od lat 20. XX wieku, to nie jest nowość, że te działania efemeryczne czy takie, które nie da się zaklasyfikować w roli obiektu, są. Ja chciałam panią zapytać jeszcze o badania jakościowe, bo te badania ilościowe widzieliśmy, one są na tych słupkach, ale te jakościowe, czy pani badała ten wpływ w jakichś pogłębionych badaniach, w pogłębionych wywiadach i co pani wtedy badała? Czy badała odbiór, czy badała właśnie odbiorcę? To jak już mam ten mikrofon, to ja jeszcze zadam drugie pytanie. Mogę? Już za jednym. Także to było takie pytanie do pani o te badania jakościowe. A korzystając z tego, że mamy tutaj, mam możliwość jeszcze zadania pytania Kamili Szejnoch, której osobiście znam twórczość pani Kamili Szejnoch i znam działania, które Kamila podejmowałaś z pomnikami właśnie już istniejącymi, z spiżami po prostu, z pomnikami, monumentami. Takie działania artystyczne, działania prowokacyjne, które miały też właśnie za zadanie między innymi zbadać ten odbiór pomnika w przestrzeni miejskiej, bo ta rola odbiorcy, tutaj już padało, jest szalenie istotna i czego ty się wtedy dowiedziałaś, czy doszłaś do jakichś po prostu ciekawych wniosków, którymi mogłabyś się podzielić? W kontekście badań jakościowych rzeczywiście no bez nich cały ten wywód nad tym, jak kształtowany jest obraz miasta, nie mógłby mieć miejsca. I najbardziej trzy rodzaje badań jakościowych prowadziłam. Pierwsze dotyczyło pracy ze studentami architektury. Oczywiście była taka możliwość prowadząc zajęcia wówczas na uczelni, ale przede wszystkim studenci architektury byli traktowani jako te osoby, które mają pewnego rodzaju już kompetencje czy pewnego rodzaju potrzeby związane z doświadczaniem przestrzeni. I ze studentami badaliśmy coś takiego, w jaki sposób różne obiekty, które w Warszawie zaistniały, pozostają w ich umysłach jako obiekty znaczące. Czyli poszczególne roczniki przez 4 kolejne lata były proszone o to, by malować podczas zajęć czy rysować przykłady dzieł sztuki w Warszawie i analizowaliśmy to, co znów metodą ilościową, po prostu co najczęściej, które obiekty najczęściej są przywoływane, czy jest jakaś korelacja właśnie pomiędzy tym, że coś jest mocno dyskutowane akurat w przestrzeni publicznej albo właśnie się pojawiło i to się również odzwierciedla na pracach studentów, więc to były tego typu analizy. I na tych pracach pojawiały się głównie instalacje wyraziste, często krzykliwe. To studenci z przestrzeni publicznych zapamiętywali. Drugie badania dotyczyły takiego wstępu do budowania pola do dialogu między architektami i rzeźbiarzami i tutaj przepytywałam architektów w ankietach prowadzonych za pośrednictwem SARP-u i Towarzystwa Urbanistów Polskich, czy współpracują ze środowiskiem artystycznym, tworząc swoje prace, ale też jak odnoszą się do sztuki publicznej w różnych kontekstach, na przykład w kontekstach historycznych. I wówczas bardzo mocno ujawniło się, że duże grono architektów no nie widzi pola dialogu z po prostu z jakby taką nową reinterpretacją istniejących już dzieł
właśnie poprzez sztukę. No przede wszystkim to były przykłady też w Warszawie dosyć głośne malowania murali na obiektach historycznych. Na Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej na przykład, więc ta ingerencja była no, uważana za jakby niepodlegającą w ogóle polu dyskusji, że to się nie powinno wydarzyć, że nie widzą takiego pola współpracy. I trzecie badanie, które mnie szczególnie interesowało, nie było tutaj może tyle przestrzeni, żeby o tym opowiedzieć, to jak sztuka może trwale wpłynąć na strukturę miasta i na to, jak postrzegamy w kontekście już stricte urbanistycznym to, jak miasto funkcjonuje. I ukułam tu takie hasło związane z uczytelnianiem właśnie poprzez sztukę przestrzeni miejskiej i badałam studia przypadków, czyli takie interwencje właśnie, które odcisnęły to piętno na wyglądzie Warszawy. No i takim ciekawym przykładem, co prawda nie rzeźbiarskim, ale czerpiącym z arsenału performerskiego była praca pracowni architektonicznej Centrala, która odkryła zagubiony jeszcze 15 lat temu na mapach Warszawy trakt prowadzący przez ulicę Mokotowską do Placu Trzech Krzyży i potem w kierunku Placu Grzybowskiego, który na potrzeby uwidocznienia tej struktury urbanistycznej stanowiącej właśnie pradawny gościniec nazwała to uśmiechem Warszawy i prowadziła różne działania performerskie, które w przestrzeni umysłów, jakby, aby zaszczepić tą ideę w umysłach mieszkańców, decydentów, środowisk architektonicznych i innych. No i prawda jest taka, że ta idea urzeczywistniła się teraz, czy urzeczywistnia się w projekcie nowego Centrum Warszawy, który został przez administrację miasta przyjęty i która również nawet tego terminu ukutego przez pracownię Centrala, czyli Uśmiech Warszawy, użyłaby, by o tej przestrzeni opowiadać. I ten trakt zostanie jako ta przestrzeń piesza, czy już jest wydobywany, prawda? Czyli widzimy, że w strukturze Warszawy nie mamy do czynienia tylko z tymi prostopadłymi, równoległymi do Wisły ulicami, ale ona jest przecinana też właśnie tymi dawnymi traktami, które w pewnym momencie jakby zostały wyparte z naszej świadomości. To takie przykłady. Jeśli chodzi o pytanie Edyty odnośnie moich interwencji pomnikowych, to ja w 2008 roku podeszłam do trzech pomników, można powiedzieć ogólnie rzecz biorąc, Braterstwa Broni. Wszystkie znajdowały się, bo w tej chwili już dwa z nich nie istnieją, mianowicie w Parku Skaryszewskim i na Placu Wileńskim. Trzeci istnieje, to był pomnik Kościuszkowców, na którym zrobiłam instalację pod tytułem Huśtawka. Później jeszcze podeszłam do tematu pomnika Sapera, powiedzmy 4-5 lat temu. Tam zrobiłam instalację pod tytułem Mina kontaktowa. I wydaje mi się, że była to forma poradzenia sobie mojego osobistego z historią Warszawy, która jest niezwykle obciążona tak historycznie i mentalnie. Była to jakaś forma prawdopodobnie autoterapii i forma również pod względem formy rozbrojenia tych pomników, rozbrojenia w sensie dosłownym i przenośnym. Chodziło mi o wejście w bliższy kontakt z tymi pomnikami, nie tylko również dlatego, żeby jakby przypomnieć kawałek historii, które się za nimi kryją, ponieważ na co dzień te pomniki są praktycznie niewidoczne, one są, zaczynają być przezroczyste niemalże dla przeciętnego odbiorcy. Gdyby zapytać przypadkowego przechodnia, co symbolizuje na przykład pomnik Kościuszkowców na Pradze, to prawdopodobnie mało kto by był w stanie na ten temat ale niewiele więcej powiedzieć. Być może teraz tak z perspektywy patrzę takie bezpośrednie interwencje, nawet jeśli te pomniki są autystyczne, te interwencje były
nadmierne czy takie zbyt intensywne, to wydaje mi się, że jakoś tam potrzebne ze względu na właśnie dotknięcie pewnego obciążonego i bolesnego tematu od strony jak i treści i formy poprzez zabawę. Wydaje mi się, że zabawa jest na tyle uniwersalną metodą, której można używać również w przypadku trudnych i bolesnych, traumatycznych warstw historii również. Ja tylko dodam, że właśnie ze względu na te twoje akcje pomnikowe właśnie ja poprosiłem cię o współpracę, bo to jest właśnie doskonały przykład, jak artystka wychodząca z Wydziału Rzeźby, pewnie, jak się domyślam, gdzieś tam kształtowana w szacunku do form pomnikowych albo marząca może na jakimś etapie do tego, żeby sama tworzyć gdzieś pomniki albo jakoś twarde, trwałe dzieła, na pewnym etapie zaczyna oswajać te pomniki społecznie. Ten pomnik Kościuszkowców to jest pomnik takiej wyciągniętej wielkiej ręki i masy ciała z głową. I Kamila zamontowała na tej wyciągniętej ręce huśtawkę, na której się huśtała. I moim zdaniem to nie uwłaczało absolutnie ani tej formie, ani autorowi, ani idei, ale tylko pokazywało, że jest chęć, potrzeba współistnienia z tym, z tą formą. I oczywiście to też wywołuje u mnie taką kolejną jakby sprawę do przemyślenia. Jakie formy, czy w ogóle jest odpowiedź na takie pytanie, czy są formy, które nie przemijają i dalej później mogą trwać jako aktualne, a są takie formy, które przeminą i być może potem należy z nimi się pożegnać nie ze względów historycznych, tylko ze względów na uaktualnienie pewnego repertuaru. Jeszcze taki szczegół, jeśli chodzi o bezpośredniość kontaktu z rzeźbą, to ja spotkałam się oczywiście z bardzo gwałtownymi reakcjami ludzi, przechodniów, bardzo niektórych oburzonych i ja też to rozumiem, bo był to na przykład pan, którego członek rodziny zginął w desancie na lewą stronę Wisły. Natomiast właśnie to, że studiowałam rzeźbę, jakby czuję, że dało mi to prawo do wejścia w bezpośredni kontakt. To znaczy pozwoliłam sobie na to właśnie dzięki temu, że mam ten pierwotny szacunek do rzeźby właśnie. Dziękuję. I teraz w kolejności pani Aleksandra Litorowicz, potem pani Ewa Ziembińska i Ewa Labus. Przepraszam, to jeszcze na swoją kolej czekała wcześniej Ewa Maria Leśniewska. Pani Aleksandra Litorowicz. Ja się wypowiem z perspektywy antropolożki i badaczki przestrzeni publicznej. Bardzo dziękuję za wszystkie wystąpienia, były fascynujące i mam taką refleksję, że i to, co mówiła przed chwilą Kamila i to, co pani profesor Nykanda Trepka przed chwilą także powiedziała o Palmie, która tak naprawdę wydaje mi się, że wykonała taką piękną subwersję miejską, bo my rozmawiamy trochę o tym podziale na materialne i performatywne, tak? A Palma rzeczywiście była planowana przecież jako działanie czasowe, które wydaje mi się, że zapuściło korzenie. To znaczy trochę sobie chyba wszyscy nie wyobrażamy, żeby palma została przeniesiona w inne miejsce, czy w ogóle zniknęła. I jednocześnie stale się aktualizuje. To też, co Kamila zrobiła z huśtawką, tak, na pomniku. Czyli te sensy, które wydaje nam się, że być może dla młodego pokolenia, jak rozmawiam, nie wiem, z moimi studentkami i studentami, trochę nie konotują sensów. Przez tą stałą aktualizację zaangażowania też naszych emocji, przez to, że palma przybiera różne wcielenia, wdzianka, że ona czasem ma na sobie
Tak? Potem ma na sobie, nie wiem, flagę Ukrainy, a wcześniej jeszcze Arafatkę i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co wy, czy park rzeźby na Brudnie, tak? Który nawet jeśli z roku na rok już nie stawia rzeźb, to tak naprawdę ta jego społeczna funkcja i to zainteresowanie w ogóle tą przestrzenią społeczną i tym spotkaniem, o którym pan dyrektor mówi, że rzeźba ma być też spotkaniem, a może przede wszystkim spotkaniem, to działania animacyjne, prowadzone niekoniecznie przez artystów powołujących do życia te rzeźby, tylko przez chociażby, nie wiem, animatorów kultury, pasjonatów, społeczności lokalne, to jest ta szansa na aktualizowanie sensów, które, tak jak mówię, wydaje mi się, że często się zacierają i wydaje mi się, że po pierwsze nie powinniśmy się na to obrażać, ale też nie powinniśmy tego odpuszczać. To znaczy powinniśmy cały czas opowiadać historię. To taka moja krótka refleksja. Druga sprawa, mnie najbardziej interesuje z perspektywy badaczki miejskiej związanie sztuki publicznej z planowaniem przestrzennym. Dlatego też całym sercem jestem za statystykami, tworzeniem baz danych, ponieważ wydaje mi się, że jeśli mówimy rzeczywiście na przykład o muralozie, której także nie jestem fanką, już jako zjawisku masowym w skali Polski, która już na szczęście przemija, wydaje mi się, bo przybiera już zupełnie inne formy, już nie udaje artystycznych form, jest raczej ambientem czy reklamą, to zjawisko masowe po to, żeby być odpowiedzialnie krytykowane, czy kuratorowane, czy opowiadane, czy edukowane, uczone. Ten aparat krytyczny wydaje mi się, że fajnie, gdyby się opierał na świadomości tego, co mamy. I tak też mi się wydaje i też z praktyki. Pamiętam taką sytuację, krótka anegdota, kiedy parę lat temu ze świętej pamięci profesor Taborską latałyśmy po 18 dzielnicach Warszawy, próbując dowiedzieć się, w jakich z nich i gdzie i w jakich lokalizacjach jest ile tablic Tchorka, Karola Tchorka, które upamiętniały ludność cywilną, po to, żeby profesor mogła użyć tych danych do swojej książki o sztuce w miejscach śmierci. To była jakaś gigantyczna robota, to znaczy okazało się, że niektóre z dzielnic warszawskich posiadają taki spis, niektóre nie, niektóre mają je w formie elektronicznej, niektóre na jakichś pożółkłych kartkach, które ma tam ktoś, kto jest gdzieś tam i właściwie nie można do tego dotrzeć. I to mi wtedy pokazało, że rzeczywiście może nam się wydawać, że znamy ogląd tej sztuki w przestrzeni publicznej miasta, ale tak jak Monika pokazywała, tych różnych oczywiście jakości realizacji są tysiące, tak? I po to jest nam też to, wydaje mi się, potrzebne, nie tylko żeby móc sobie na tym opierać aparat krytyczny, ale wydaje mi się w takim odpowiedzialnym planowaniu przestrzennym, bo dzięki temu, że wiemy na przykład ilościowo, z podziałem na mapie, gdzie mamy ile pomników czy rzeźb, czy jakichś obiektów, które pełnią określone funkcje, to moglibyśmy na przykład powiedzieć, że na przykład na placu Piłsudskiego tych upamiętnień jest już stanowczo zbyt wiele. Wiem, że w przypadku placu Piłsudskiego to nie pomoże, ale być może w przypadku Alei Ujazdowskich, być może tak. I moje pytanie jest takie, bo jak ja sobie oglądam, jakby działam w przestrzeni publicznej, obserwując architektów, artystów i urzędników. I tak mi się wydaje bardzo często, że rzeźbiarze, czy twórcy sztuki, czy pomników bardzo często mają przez inicjatorów, czy decydentów, ta ich sztuka ma na sobie bardzo duże brzemię. To znaczy, kiedy słyszę o tym, że jakiś deweloper, tak, chce postawić dzieło sztuki w przestrzeni publicznej, zrobić neon, postawić rzeźbę i tak dalej, jako wyróżnik na przykład przestrzeni, czy rzeźba powstaje w mieście, to myślę sobie, jak ten artysta się musi czuć, jeśli jego sztuka musi oswoić społeczność lokalną z miejscem, stanowić wyróżnik estetyczny, stanowić znak tożsamości, oswoić z miejscem, nawet czasem poprawić jego jakość taką estetyczno-funkcjonalną, być znakiem, etc., etc., etc. Tych zadań, które w takim rozmawianiu o tym, po co jest sztuka w mieście, gdzieś na ramionach tej sztuki, wydaje mi się, że bardzo dużo, bardzo wiele ciąży. Ja mam taki od paru lat, tak sobie myślę i tak próbuję się wywiedzieć, czy jakimś sposobem na to, żeby te relacje trochę inaczej wyglądały, nie byłoby na przykład włączanie
a dzieje się to chyba bardzo rzadko, artystów i artystek w to planowanie miejskie, w planowanie nowych miejsc, właśnie nie przestrzeni, tylko tych wyodrębnionych już miejsc. Nie w takim sensie, że przyjdzie artysta i artystka i zainkrustuje nowy plac, czy zainkrustuje nowe osiedle swoją sztuką i to musi działać i to musi emanować. I pewnie się tak dzieje tylko w przypadku jakiegoś wybitnych realizacji, wybitnych artystów i artystek. Czy nie jest jakimś sposobem interdyscyplinarność ta słynna, ale taka praktyczna, to znaczy, żeby artyści, artystki byli włączani w myślenie o planowaniu miasta, nie na końcu, tylko w momencie myślenia o nowych przestrzeniach, przestrzeniach publicznych, nowych znaczących miejscach w mieście. I pytanie może do Moniki, kończąc już, czy, bo wiem też, że zajmujesz się dokumentami miejskimi w Warszawie, czy sztuka w przestrzeni publicznej jest poważnie albo jakkolwiek, czy w jaki sposób brana pod uwagę w planowaniu przestrzeni publicznych? Trudne i pytanie i ważne, bo trwa teraz ferment. Tutaj bym powiedziała na przykładzie Warszawy tylko niestety, ale dotyczące tego, jak przestrzeń publiczną kształtować, bo od kilku lat takim naczelnym hasłem, który przyświeca transformacji miasta, jest po prostu adaptacja do zmian klimatycznych. I to jest taką, można by powiedzieć, kopułą, czapką, która zjada wszelkie inne dyskusje i to jest największe wyzwanie, którym po kolei samorządy, najpierw metropolii, nie wiem czy mniejszych miast, ale zaczynają się przyglądać. I to wyzwanie stricte dotyczy przestrzeni publicznych. Natomiast to, co się akurat w Warszawie dzieje, a mam wgląd z tego powodu, że było mi dane wspierać zespół Biura Architektury w tworzeniu programu poprawy przestrzeni publicznych, ale takim związanym z administrowaniem i zarządzaniem tym, jak te różne inwestycje zaplanowane sprawnie przeprowadzać i jaką jakością się powinny wyróżniać, że temat obecności sztuki jest dostrzeżony, ale nie jest pierwszoplanowy, nie jest istotny. Natomiast międzywydziałowo trwają dyskusje na przykład w Biurze Kultury, które przeprowadziło takie badanie związane z tym, jak instytucje kultury mogą się włączać w tworzenie miasta i rzeczywiście na pewno ta potrzeba poszerzenia pola czy grupy interesariuszy została dostrzeżona. W takim wymiarze praktycznym miasto zarządza poprzez różnego rodzaju formy dokumentów strategicznych czy dyscyplinujących jakby podległe jednostki. I tam już ta sztuka jest zaszczepiana. Na przykład w zarządzeniu, które dotyczy standaryzacji budowy budynków oświatowych, jest cały aspekt w takim katalogu dobrych praktyk poświęcony temu, jak obiekt szkolny może być takim przedmiotem, który wzmacnia tożsamość lokalną, buduje nowe konteksty, że to nie tylko maszyna do uczenia w sensie takim stricte właśnie architektonicznym, ale że tych kontekstów w budynku szkolnym budowanym z pieniędzy publicznych może być więcej i może tam to również wyrażać się poprzez sztukę. Więc w różnych takich punktach ziarno jest, można by powiedzieć, zasiane. Natomiast czy któreś z miast polskich jest gotowe na wprowadzenie programu specjalnego dedykowanego sztuce publicznej, to szczerze mówiąc, no nie jestem pewna. Myślę, że daleka jeszcze droga przed nami, ale ruszamy w tą drogę właśnie, żeby została sztuka zauważona. Taka refleksja na temat Warszawy, ja króciutko. Kilkukrotnie zostałem zaproszony przez Stołecznego Konserwatora Zabytków do różnych prac przy konkursach i przy pomnikach i konsultując ze mną pewien trudny problem, zapytano mnie o radę. No to moja rada była taka, powołajcie radę artystyczną przy konserwatorze, która pomoże rozstrzygać, nie do mnie, to do pojedynczej osoby to pytanie, tylko może jakieś grono się wyłoni. No i wyłoniło się takie grono do spraw pomników w Warszawie bez ani jednego artysty.
sami teoretycy. No, to jest taka odpowiedź, że to takie trochę to nie jest budowanie dialogu, ale może to się zmieni, liczę na to. Ja może już odpowiem, bo jest tyle kwestii, które wymagają, przynajmniej ja widzę, potrzeby komentarza z mojej strony. Mianowicie tutaj podnoszony przez panią problem dyskusji architektów razem z rzeźbiarzami. Ja ten problem już ja słyszę od 30 lat i on dokładnie jest na tym samym poziomie. Kiedy w końcu architekci dopuszczą rzeźbiarzy do projektów artystycznych równolegle zaczynając, nie na końcu, tylko równolegle. Powiem tak, że kwestia już dawno, powiedziałabym, się zmieniła. W tej chwili to, o czym pan mówił, o tym, że do budowy pomnika już coraz bardziej należy jakby zapraszać socjologów, psychologów, te spektrum znaczeniowe się znacznie poszerzyło, w związku z czym myślenie w kategoriach dopuszczenia kogoś do jakiegoś projektu jest już anachroniczne. W związku z czym trochę tutaj odpowiadając na kwestie, które z miast włączy się w sztukę, prawda, przestrzeń, zorganizowania tego projektu, obawiam się, że znowu są to nasze płonne nadzieje. I to, co może pchnąć, to, co nadać impet tym działaniom, to tylko i wyłącznie inicjatywy artystów, inicjatywy oddolne. W tej chwili sytuacja, jaka jest, społeczno-polityczna, wojna za granicą, właściwie sytuację jednoznacznie nam usytuawia. Więc projekt Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej jest jakąś nadzieją, ale z drugiej strony my też musimy mieć pełną świadomość tego, że my cały czas mówimy, posługujemy się rzeźba wszędzie i jakby rozumiemy pod tym pojęciem różnego rodzaju działania, które właśnie pani w pracy niejako zawarła. Ta praca ma naprawdę ogromne znaczenie z tego prostego względu, że ona jest elementem porządkującym. My krytycy, kuratorzy mamy cały czas problem z definicją, czym jest rzeźba. Wcześniej spotkanie tutaj z panią profesor Ucherą, w której ja także uczestniczyłam, mówiliśmy w ogóle, czym jest rzeźba. My cały czas mamy problem z tą definicją. Cały czas posługujemy się tymi zaszłościami, ale w edukacji plastycznej, rzeźbiarskiej cały czas jesteśmy na tym etapie. W związku z czym tutaj powołujemy się na pomniki w przestrzeni otwartej. Mam tutaj na myśli pomnik Haupta i Duszenki, o który też pan przywołał. To już jest pomnik, który ma bez mała 40 lat albo nawet więcej. W związku z czym czas najwyższy, żeby pomyśleć, aby tego rodzaju pomniki, czyli pomniki i miejsca upamiętnienia, zagłady, prawda, też w jakiś sposób można je definiować zupełnie inaczej. I tutaj przychodzi, myślę, że przychodzi nam z pomocą historia środowiskowa zagłady, która właściwie wprowadza zupełnie nową metodologię. I tutaj badania pani profesor Domańskiej są po prostu fantastyczne i pokazujące, że nie monument, nie pomniki w tym tradycyjnym tego słowa rozumieniu już właściwie do końca nie mają racji bytu. Idziemy jednak cały czas za tymi nowymi perspektywami, o której mówił Maciej Aleksandrowicz. Nowe perspektywy właściwie nam oznaczają zupełnie nową perspektywę patrzenia na rzeźbę, jakkolwiek my to nazwiemy. W związku z czym czas takiego monolitu chyba cały czas widzimy, że się po prostu łamie, psuje i tutaj właściwie ogromna rola Centrum Rzeźby Polskiej, żeby te innowacje, no jeśli można użyć tego słowa, żeby je wprowadzać. Nasze myślenie kategoriami pomnika już się zdewaluowało kompletnie, w związku z czym to, co nam przynosi nasze najbliższe otoczenie, jest właściwie tą substancją, z której my powinniśmy korzystać. Więc myślę, że nasze spotkanie na tym kongresie właściwie nam ma uświadomić, jak dalece ten proces ewolucji myślenia poszedł do przodu, a jak dalece my musimy nadążyć, aby wprowadzać te nowe naprawdę zagadnienia w czyn.
I tutaj współdziałanie z różnymi instytucjami, kodeks dobrych obyczajów, w pracach którego uczestniczyłam, właściwie, powiem szczerze, też już jest właściwie w jakiś sposób pieśnią przeszłości. Z tego względu, że patrząc na to, co w tej chwili się dzieje, to my dokonaliśmy takiego znowu podsumowania tego, co powinno być w przeszłości. Jakie zasady powinny towarzyszyć powstawaniu pomników, w których nie byłoby sytuacji niedopuszczalnej, kiedy jest realizacja pomnikowa, w której nie ma w komisji żadnego artysty. To jest po prostu nie do pomyślenia. To jest wstyd i właściwie dyletanctwo już na bardzo szeroką skalę. W związku z czym myślę, że właśnie to spotkanie ma służyć takiej naprawdę dogłębnej refleksji. I zarówno dla artystów, ale i dla nas, teoretyków, jest to zadanie bardzo trudne, bo jesteśmy w momencie takim niezwykle przełomowym. I zaczynając od pani pracy, ja też ubolewam nad tym, że nie ma ciągu dalszego, dlatego że to jest naprawdę baza. Niezależnie od tego, czy tutaj względy artystyczne były, nie o to chodziło przecież w tej pracy, żeby się prawda, rozwodzić na temat, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, ale w pewnym momencie, żeby zacząć od bazy interpretacyjnej, tworzenia pewnych definicji, porządków, prawda, które nam też są potrzebne i samym artystom też. Więc myślę, że taka szeroka działalność różnych placówek, właśnie tutaj Politechnika, prawda, uczelnie artystyczne, mają właściwie służyć temu, żeby przebudowywać świadomość. Moje ulubione słowo świadomości, świadomość i jeszcze raz świadomość. Trochę zastanówmy się nad tym, jak wyglądają wydziały rzeźby, ile tam jest osób, jaki program się oferuje, dlaczego wszyscy uciekają teraz właśnie z tych takich klasycznych, prawda, konstrukcji wydziałów rzeźby, dlatego że one są po prostu nieadekwatne do sytuacji, w jakiej ci młodzi ludzie przede wszystkim się znajdują i jak dalece oni widzą potrzebę szukania czegoś nowego. Co prawda niektórzy mogą mi powiedzieć, że od fundamentów należy zacząć, prawda? Od jakiejś świadomości materiału, z jakiego kiedyś powstawały pomniki. Tak, niewątpliwie dla potrzeb edukacji w pewnym momencie jest to potrzebne, ale nie można uczynić tego jako zasadę działania. To tyle na tę chwilę. Dziękuję. Krótko. Od przyszłości się oczywiście nie odwrócimy, bo to się nie da, tak? I tak świat i my idziemy w kierunku przyszłości. Na szczęście z tego świata są dobre przykłady, czyli dzieją się dobre rzeźby, pomniki upamiętnienia Holokaustu. Wiemy, co mam na myśli. I to, że w Polsce być może przez kilka lat mamy niedobór na przykład dobrych form, które wytrzymają próbę czasu, to jest kwestia tylko pracy, którą musimy włożyć też w edukację. To jest jasne. Wracając do świadomości, kodeks był odrobieniem pracy domowej. Po prostu trzeba było to zamknąć, zrobić, ale tam uświadamianie takich rzeczy jak kultura dialogu, poszanowanie praw autorskich, zapewnienie reprezentacji specjalistów, co poruszyłaś, one jeszcze nie do końca są w świadomościach wszystkich organizujących konkursy. Także my już oczywiście musimy patrzeć ku przyszłości, ale nie możemy zapominać, że edukować trzeba sięgnąć coś, co dla nas jest szalenie oczywiste, tak? Nikt się z tym nie kłóci, ale zdarzały mi się przykłady brania udziału w konkursie, w którym na etapie regulaminu jest okradanie artysty z praw autorskich na przykład, tak? No, niedopuszczalne, ale to takie rzeczy się zdarzają, dlatego trzeba po prostu mieć bazę i wtedy mówimy, patrz, punkt, tak, zrobione. Ewa Ziempińska była pierwsza kolejność, ale to dobrze, jak się panie pogodziły, Agnieszka Labus. Tak, może odniosę się na sam początek do tego, co pani powiedziała w kwestii współpracy architektów ze środowiskiem artystów. Myślę i do tego, co ty, Olu. Myślę, że to jest niezwykle istotny element, ale myślę, że ta świadomość powolutku rośnie. Nawet
Nawet ze swojego podwórka muszę powiedzieć, ja akurat zajmuję się zawodowo tworzeniem miast na całe życie, badawczo na Politechnice Śląskiej na Wydziale Architektury, a sprawczo, albo staram się być sprawcza w ramach Fundacji Lab 60+, i mieliśmy kiedyś do zaprojektowania plac wielopokoleniowy w Lesku. Oczywiście od strony urbanistyczno-architektonicznej mamy do tego kompetencje, natomiast doszliśmy do wniosku, że potrzeba tam jest pewnego bodźca i elementu, który rzeczywiście byłby elementem tożsamościowym dla mieszkańców, i do współpracy właśnie zaprosiliśmy artystkę, panią Izabelę Bołos, która ten element wielopokoleniowy w swojej twórczości zawiera. Więc no, staramy się jakby propagować właśnie tą współpracę, bo myślę, że to jest w ogóle klucz do sukcesu. Mam też takie poczucie, że innowacja i jakby to, co gdzieś tam, ten sposób, w jaki musimy odpowiadać na współczesne potrzeby, on rodzi się na styku właśnie różnych dyscyplin i różnych obszarów. Natomiast wracając, mam tutaj kilka takich zagadnień wynotowanych do tych właśnie miast na całe życie, drodzy państwo, bo czyli jakie to są miasta? Tak naprawdę takie, w których dorastamy, dojrzewamy i starzejemy się. I zadałam sobie takie pytanie, no jaka jest rola sztuki i rola właśnie rzeźby w takich miastach? Mam takie poczucie, że na etapie dzieciństwa, no właśnie tak jak tutaj pan dyrektor zdążył zauważyć, te rzeźby i ta sztuka nas kształtują. My tak naprawdę nie chłoniemy tej... Tą sztukę chłoniemy nie bezpośrednio, ale powiedziałabym, że trochę pośrednio, tak trochę nieświadomie. I podam przykład, na który wczoraj nawet natrafiłam. Czy rzeźbą może być wykorzystanie elementu jako powiedzmy rzeźby cyrkularnej? Nie wiem, czy dzisiaj w dobie ekonomii cyrkularnej, czy my możemy mówić o elemencie, który jest na przykład turbiną wiatrową, z której zrobimy rzeźbę, a która jednocześnie stanie się elementem do zabawy dla dzieci. Czy możemy w takich kategoriach traktować sztukę czy rzeźbę? Myślę, że przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie, do kogo my tą rzeźbę kierujemy, czy do kogo jest ta sztuka, dla kogo ją tworzymy. Współcześnie rzeczywiście dosyć mocno zwracamy uwagę na nasze różne szczególne potrzeby na różnych etapach naszego życia. I mam wrażenie, że jednak sztuka ciągle jest niedostępna dla dosyć dużego grona odbiorców, a mam tutaj na myśli osoby z różnymi dysfunkcjami czy z niepełnosprawnościami. Popatrzmy tylko na osoby na przykład niewidome, niedowidzące. W jaki sposób one mogą odczuwać, w jaki sposób taka sztuka może być dla nich dostępna, czy z punktu widzenia tworzenia takiej sztuki, czy jakby nad tym tutaj się zastanawiamy. Więc co to znaczy tak naprawdę rzeźba inkluzywna, rzeźba włączająca, czy to jest tylko ten element właśnie tej dostępności, ale też jakiej dostępności, czy to jest dostępność z punktu widzenia barier przestrzennych, ale być może dostępność behawioralna, jakby odczuwalna, a być może dostępność cyfrowa, być może tą rzeźbę w jakiś inny sposób możemy odbierać. Kolejnym pytaniem, które sobie zadałam, po co tak naprawdę nam ta rzeźba i ta sztuka w tych miastach na całe życie? Więc oczywiście od tych takich klasycznych funkcji czy odczuć jakby artystycznych, myślę, że ważnym elementem w takich miastach jest element zdrowotny. Może to dziwnie zabrzmi, ale w myśl teorii środowiska terapeutycznego, czyli takiej teorii, która mówi o tym, że powinniśmy przestrzeń publiczną projektować w taki sposób, żeby odwracała uwagę od naszego stanu zdrowia, za czym idą wszelkie przejawy życia codziennego związane właśnie ze sztuką i z kulturą. Czy takie elementy sztuki w przestrzeni miejskiej nie mogłyby pełnić właśnie takiej roli? No i oczywiście też kwestie pewnej niezależności w przestrzeni publicznej i element orientacyjny, czyli o tych landmarkach, o których już tutaj gdzieś tam była mowa. Więc wydaje mi się, że tym jednym jeszcze z takich istotnych pytań jest to, gdzie tą sztukę lokalizujemy przez pryzmat właśnie tych różnych odbiorców i tych różnych potrzeb, które mamy w przestrzeni miejskiej. No i teraz pytanie, mówiąc o lokalizacji i odpowiadając na pytanie gdzie,
Pytanie jest, no właśnie, jak odpowiednio stawiamy to pytanie? Czyli gdzie lokalizujemy, żeby ta sztuka, czy żeby ta rzeźba była inkluzywna? Gdzie ją lokalizujemy z punktu widzenia przestrzennego, ale też z punktu widzenia mentalnego? I nasuwa mi się tu właśnie ten element, który już wybrzmiał w dyskusji, troszeczkę prototypowania urbanistycznego, ale być może też prototypowania sztuki. Ja nie wiem, czy taki element jest możliwy, ale może to jest ten właśnie pewien proces, który różni interesariusze powinni na samym początku przejść w myśl co-designingu i tego, że oczywiście ostatnie słowo należy do artysty, ale ten proces badań przedprojektowych w tym prototypowaniu myślę, że jest jednym z ważniejszych elementów. No i taki już w ogóle taki aspekt, który myślę, że jest wolnym takim pomysłem, myślą właśnie, kwestie tego, w jaki sposób sztuka może odpowiadać na potrzeby przyszłości. I czy my w ogóle jakby mówiąc o rzeźbie, o sztuce, o elemencie, który ma pojawić się w przestrzeni, myślimy też scenariuszami różnych rozwiązań i tego, jak w ramach tych różnych scenariuszy, jak odbiorcy są w ten proces włączani, kto jest włączany, na jakim etapie jest włączany i jakie emocje, reakcje temu wszystkiemu towarzyszą. Także tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No to jak widać, teraz w pierwszej kolejności będzie Ewa Ziębińska, potem oddam głos do tyłu. Jak widać, no, rola artysty jest już, zwiększa się, tak? Jakby coraz cięższa jest ta rola artysty, stąd przygotowanie musi być lepsze i bardziej dogłębne. Może wracam jeszcze do takiego aspektu, który wybrzmiał, chociaż jeszcze nie padło to pojęcie, że z pewnością nową rolą już sztuki w przestrzeni publicznej, czy to pomnik, czy to rzeźba, czy instalacja, szerokie, najszersze pojęcie rzeźby, jak się da, jest już nie tylko komunikat, ale też doświadczenie. Tak? Żeby włączyć jakieś doświadczenie. Pani Ewa Ziębińska. Dziękuję bardzo. Ja właściwie mam takie trzy krótkie refleksje. Troszkę jedna z tych refleksji została przez moje poprzedniczki wypowiadające się dosyć zgłębiona, więc tylko zasygnalizuję. Pierwsza moja taka refleksja to po referacie pani Moniki Wróbel. Trochę mi się smutna refleksja nasunęła, dlatego że pani badania wykazały, że najchętniej w tej przestrzeni publicznej nasi odbiorcy widzą murale i neon. Więc jest to troszkę dla mnie porażka rzeźby jako formy rzeźbiarskiej, powiedzmy klasycznej, czy bardziej nowoczesnej, czy efemerycznej. No tutaj gdzieś ten punkt instalacje artystyczne daje nadzieję i przechodzę szybko do wystąpienia kolejnego pana Macieja Aleksandrowicza, że rzeźba w przestrzeni publicznej jako program daje nadzieję, że ten obraz może się zmienić. Natomiast wystąpienie pani Ewy Nekandy-Trepki uświadomiło mi coś, co właściwie wydaje mi się, że wszyscy mamy świadomość, ale tutaj wydaje mi się, że też powinno wybrzmieć może jeszcze bardziej, że ta świadomość współpracy w kształtowaniu przestrzeni publicznej, ta świadomość współpracy pomiędzy artystą, urbanistami, architektami miejskimi jest niezwykle ważna, żeby powstała przestrzeń zagospodarowana logicznie i oparta rzeźba w tej przestrzeni. Tutaj te przykłady przenoszenia pomników w inne miejsca, które czasem są wynikiem, no wiadomo, rozbudowującego się miasta, urbanistyki, komunikacji, jeżeli chodzi tutaj o pomnik Wittiga i przeniesienie pomnika lotnika, ten odbiór dzieła jest zupełnie inny. Pomimo tego, że samo dzieło nie traci swojej wartości artystycznej, to jednak umieszczenie jego w innej przestrzeni no, w dużym stopniu wpływa na gorszy odbiór samego dzieła, czy chociażby Nika Mariana Koniecznego. Tak? I tutaj ta dywagacja odnośnie jak wysoki ma być cokół. I myślę sobie, że powinniśmy mieć tego rzeczywiście niezwykłą świadomość, że tylko dzięki współpracy tych wielu specjalistów
wsłuchiwania się w głosy nawzajem może powstać rzeczywiście coś dobrego. Ten przykład jeszcze Tord Warsela, prawda, który podróżuje po Warszawie, aż w końcu trafia w to miejsce zaprojektowane przez Dorwaldsena, ale jednak nie tak, jak on sobie myślał. Tu mi się nasunęła taka jedna refleksja też w wyniku moich badań nad pomnikiem Józefa Piłsudskiego, który ostatecznie nie stanął przed wojną i zastanawiałam się, dlaczego nie stanął. Nie wiem, czy Państwo znacie szczegóły tego konkursu. Konkurs oczywiście ogłoszony właściwie w maju 1935 roku, od razu po śmierci marszałka. Dwa konkursy, na pierwsze przyszło bardzo wiele zgłoszeń. Duży zespół właśnie w ścisłej współpracy architekci, urbaniści, rzeźbiarze. Nie wyłonił zwycięzcy, no właśnie, w tym jury znalazło się dwóch wspaniałych artystów, Ksawery Dunikowski i Edward Wittig. Wiemy, że Dunikowski był bardzo niezadowolony, że znalazł się w tym jury, ponieważ nie mógł w związku z tym wziąć udział. Ale na szczęście miała druga szansa, ponieważ wtedy nie wyłoniono zwycięzcy i w tej drugiej szansie oczywiście Wittig i Dunikowski stanęli w szranki, ale wówczas też nie wyłoniono zwycięzcy i poproszono zagranicznych artystów, żeby się wypowiedzieli na temat, no, dla nich troszkę obcy jednak, figura marszałka Piłsudskiego, czy dla Aristida Maillola, którego poprosili, czy dla Gustawa Wigelanda, czy dla Meszrowicza, była dosyć abstrakcyjną formą. I wtedy rzeczywiście właściwie wygrała myśl Meszrowicza, który zaprojektował pomnik, przyjechał do Warszawy i zmienił ten projekt, bo zobaczył miejsce, w którym ten projekt ma stanąć. Czyli jednak ta przestrzeń, architektura, urbanistyka ma tutaj kluczowe znaczenie. I trzecia moja taka refleksja to jest kwestia doświadczenia rzeźby. Myślę sobie, że zmienia się bardzo forma rzeźby i tutaj co Anna Leśniewska też zauważyła, pojęcie rzeźby, które właściwie jest dzisiaj chyba nie do zidentyfikowania, tak? Nie do nazwania tak naprawdę, co jest rzeźbą, a co nie jest rzeźbą, ten Dotlenia czy Joanny Rajkowskiej. Ale ja doświadczyłam całkiem niedawno takiego pomnika w Madrycie, przy dworcu Atocha, który upamiętniał ofiary zamachu. I to jest pomnik, który ma tak naprawdę dwie odsłony. To znaczy odsłonę naziemną i odsłonę podziemną. I doświadczenie do tego pomnika było dla mnie takie kluczowe, żeby zrozumieć tak naprawdę, jak ważna jest emocja związana z pomnikiem, doświadczenia. Bo jest jeszcze kwestia estetyka, może nam się coś podobać, wzbudzić nasze zainteresowanie. I to jest ta część nadziemna, która jest na rondzie komunikacyjnym, i część podziemna, która jest pustą, ciemną przestrzenią z takim świetlikiem, który właśnie wychodzi na tą przestrzeń nadziemną. I to jest rzeźba, w którą się wchodzi i się doświadcza. I to jest ta emocja. I myślę sobie, że może to jest coś, co też wciągnęłoby odbiorców, publiczność w emocje i w doświadczenie. No i może, wracając do tej pierwszej mojej refleksji, może ta rzeźba i przestrzeń związana z rzeźbą wyparłaby neony i murale. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tam już do tyłu głos oddaję i zaraz w kolejności Bartosz. Bardzo też ciekawy wątek. Może by się udało kiedyś jeszcze spotkać i porozmawiać na temat nieudanych konkursów. Nie złych, tylko nieudanych. Przed konkurs taki był niedawno, Ratującym Ocaleni, na formę osób ratujących Żydów przy Muzeum POLIN. Tak? Konkurs z dużym rozmachem, z dużym zaangażowaniem środowiska organizującego artystów, nie mamy pomnika. Oddaję głos do tyłu. Halo, słychać? Więc tak, chciałem powiedzieć, jako architekt zaproszony tutaj do Państwa, w zasadzie nie zajmujący się rzeźbą prawie, że w ogóle oprócz tego, że gdzieś tam podróżując ogląda rzeźby, że mam potworny mętlik w głowie, przytłoczyło mnie to wszystko, co mówiliście.
ilość wspaniałych dzieł, które widzieliśmy także, a może przede wszystkim. No i musiałem sobie to wszystko, co usłyszałem, przełożyć na taki, no, krótko mówiąc, na umysł inżyniera. Bo mówicie państwo o wielkich tutaj sprawach, a tak naprawdę te nasze zawody są dość podobne, a jednocześnie bardzo różne. No, więc jak sobie to przekładam, no to na przykład to, co pan dyrektor mówił o konkursach, no to każdy z nas bierze udział w jakichś tam konkursach, wygrywa tylko jeden, więc statystycznie ilość twórców, którzy mogą stworzyć wielkie dzieło, jest bardzo nikła. Reszta, nie wiem jak to jest w zawodzie rzeźbiarza, artysty, reszta, jeśli chodzi o architektów, reszta tychże architektów musi zajmować się zupełnie czym innym. Tak? Panowie tutaj, którzy działają na pograniczu architektury i sztuki, pewnie wiedzą, że jest coś takiego jak architektura tła. Tak? Takie jakieś tam pojęcie pewien pan ukuł, czyli coś, co ma za zadanie nie... No nie jest to dzieło, jest to zwykła rzecz, która nie powoduje u nas złych wrażeń estetycznych, tak? Podoba nam się, krótko mówiąc. I teraz moje pytanie do państwa, artystów, jest takie, czy jest coś takiego jak rzeźba tła? Czy w ogóle możemy o czymś takim mówić? Czy jeżeli byśmy szukali niewybitnych dzieł, a dzieł takich, które można zastosować na przykład z praktyki, w inwestycjach deweloperskich. Czy coś takiego jest w ogóle możliwe do... Już odpowiadam, jest nie tylko... Żebyśmy się spotkali. Nie tylko możliwe, nie tylko są przykłady, ale jest teoria. Teoria formy otwartej Oskara Hansena. No, owszem, ale czy... No krótko mówiąc, gdzieś tam musimy... spotkać się i znaleźć podobne tego typu rzeczy, które można zastosować. No i drugie takie pytanie, które mnie nurtuje, jeśli chodzi o artystów, to może to jako jakby pani profesor mówiła tutaj o użytkownikach i tak troszkę się czuję jak taki pan z Hajnówki, troszkę, więc... Mówicie państwo o jakimś tam wspólnym działaniu architektów, rzeźbiarzy i zawsze jakby widzę kierunek, w którym ta zachęta powinna wypływać, to że architekt, urbanista powinien zwrócić się do rzeźbiarza. Nie, równolegle. A czy nie? Oczywiście, tak, równolegle, ale nie spotkałem się przez 20 lat pracy, żeby jakiś artysta... Podpowiem. Chciał ze mną rozmawiać. Oskar Hansen zaproponował Barbarę Zbrożynę. To był pierwszy, ona w swoich doświadczeniach artystycznych, to było pierwsze i jedyne spotkanie, w którym architekt zaprosił do współpracy rzeźbiarkę i w tym samym czasie, kiedy powstawało osiedle w Lublinie, ona szukała, prawda, tematu do formy rzeźbiarskiej na tymże osiedlu. To był jeden, jedyny przypadek. Ale przepraszam. A czy rzeźbiarz artysta kiedyś udał się do inżyniera architekta? O, wielokrotnie. No nie mówię o renesansie, Michala. Mówię całkiem o współczesnych rzeczach, o współczesnym czasie. Znaczy, ale trochę odpowiadając na pana pytanie, chociaż nie jestem rzeźbiarzem, ale problem polega na tym, że my cały czas i tutaj właściwie nasze dyskusje w jakiś sposób postylują wokół tradycyjnego pojęcia rzeźby, pomnika w mieście. Tak, tak. Natomiast sztuka przestrzeni, która w tej chwili jest polem naszych zainteresowań, trochę inaczej się definiuje. Posłużę się właściwie takim stwierdzeniem chyba jednej z najwybitniejszych artystek sztuce przestrzeni, koleżanki Rajkowskiej, która mówi, najlepsza sztuka w przestrzeni to taka, która jest niewidoczna. I trochę o tym, o czym pan mówi, o tej architekturze niewidocznej, rzeźbie niewidocznej, która jest wokół nas,
tu właśnie jest cały problem, dlatego że to ma edukować. To nie muszą być pomniki, to nie muszą być jakieś figuralne, jakieś odniesienia do historii i tak dalej, bo tego już coraz mniej właściwie kogokolwiek interesuje. Interesuje lokalność, interesuje to, co jest w danej społeczności. Dlaczego ta praca Rajkowskiej, czy Palma, czy Ododleniacz jest taki ważny i tak cały czas rezonuje, chociaż już jego nie ma, ale społeczność lokalna się w to w pełni włożyła. Dziedzictwo historyczne, żywe artefakty, które wychodziły z ziemi, to wszystko jest elementem budowania sztuki wizualnej w szerokim tego znaczeniu. W związku z czym nasze kategorie przystające do pomników kiedyś, Majdadek, czy też obecne, to są zupełnie dwie różne kategorie i my tego nie rozumiemy. I to właściwie cały czas ja słyszę. No. Ja nie chcę mówić o pomnikach znanych Majdanku. Bo to już było. Ale to jest, tak jak mówiłem, jedna osoba na 100 zrealizuje taki obiekt. Tak? Natomiast reszta to są inwestycje, rzeźby, które w mikroskali. Tak? Ale przecież właśnie my się przesuwamy z tej skali o to mi chodzi, tylko makro ja nie... do mikro. Właśnie. Nie spotkałem się jeszcze. Mogę dwa słowa, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem to, o czym mówi się, o co pytasz i czy to jest rzeczywiście ten wasz postulat, czy po prostu pytanie, czy mówiąc o tej rzeźbie tła, myślisz o takiej rzeźbie, która byłaby no, taką przyjazną, nie szczególnie się narzucającą i nie determinującą przestrzeni, tak jest, ale stwarzającą w tej przestrzeni takie dogodne miejsce dla użytkowników. I mnie się tu kojarzy takie hasło sprzed lat, pewnie 50 albo 60, jak humanizacja przestrzeni miejskiej. Wydaje mi się, że to był taki pomysł architektów i rzeźbiarzy na to, żeby właśnie tworzyć takie, nie to hansenowskie właśnie, z takim wysokim C, tło dla życia ludzkiego, tylko takie właśnie bardziej dla tych ludzi z Hajnówki, tak? Już trudno, właśnie utrzymajmy się tego stereotypu, chociaż nie powinniśmy tak tutaj może stygmatyzować miejsca, ale wszyscy rozumiemy, o co chodzi, tak? Dla tego zwykłego odbiorcy. Ale według mnie, i to jest moja bardzo gorzka refleksja historyczki rzeźby i miłośniczki rzeźby, to się nie sprawdziło. I według, bo ja tu mam jakby doświadczenie rzeźby i tej elbląskiej, którą musimy teraz rewitalizować, już jako nie właśnie rzeźbę tła, tylko jako jakieś świadectwo historii i historii sztuki. Poczekaj, Aniu, błagam cię. Proszę jej zabrać mikrofon. Ona nie była ale tłem. Też ona miała być tłem. Ona miała być narzędziem organizacji przestrzeni miejskiej, ale miała tę przestrzeń tworzyć, a nie determinować, Aniu. I takim dużo bardziej może bliższym tła przykładem będą te rzeźby, które mamy na bardzo, bardzo wielu osiedlach mieszkaniowych, w bardzo, bardzo wielu miastach w Polsce. I one stały się niewidoczne, niepotrzebne, niedostrzegane. I to jest według mnie porażka rzeźby. Tu już ktoś o tej porażce rzeźby wspominał. Właśnie. I my jakby balansujemy tutaj, i my teoretycy, i państwo praktycy, tak mi się wydaje, pomiędzy takimi dwoma ideami. Z jednej strony wierzymy, czy chcemy wierzyć w moc sprawczą sztuki i rzeźby, a z drugiej strony według mnie to doświadczenie nam mówi o takiej właśnie bezsilności. Ale to samo ma architekt, tak? Jakby tym jest wpajane mu, że jego twórczość może zmienić, nie wiem, ludzkie... Kolejność jeszcze jest. Ja może tylko krótko odpowiem. Jeśli macie państwo na przykład postulaty, każdy, bardzo praktyczne. Ja myślę, że to byłaby odpowiedź na to, dlaczego architekci nie przychodzą do rzeźbiarzy, rzeźbiarzy do architektów. Zrobimy tutaj warsztaty, prawda, zbudujemy po prostu
znaczy platformę, pewne pączkujące tak, środowisko, które nauczy się współpracować, a jeśli jeszcze skończy się to jakikolwiek sukcesem artystycznym, pokaże, że to jest lepiej, że współpracować jest lepiej. A jeszcze włączy się, przeszły, ktoś to powiedział, Agnieszka, badacze, socjologowie, to wcześniej pani Aleksandra. I się okaże, że tylko dzięki współpracy mogą powstać przejmujące, współczesne dzieła ze współczesną formą, doświadczeniem, nawiązując i budzące emocje, czyli podsumowując wszystko. To myślę, że tak. Jakby chodzi nam o tą przestrzeń publiczną tutaj, tak? Hmm. Tylko tyle. I wydaje mi się, że nie trzeba tutaj jakichś wielkich dzieł, wspominać Hansena, Thorvaldsena i tak dalej. Nie, już, musimy zacząć od dobrze, czegoś prostszego. Bardzo dziękuję. Słuchajcie państwo, muszę troszeczkę posterować. Ja wszystkich widzę. I tylko muszę chyba ogłosić powoli zamknięcie listy tych, którzy już się zgłosili, gdyż mam sygnały od naszych pań, które pilnują porządku, że kuchnia też pracuje i musi iść do domu, tak, osoby, które pracują. To jest normalne, kodeks pracy, ja muszę szanować. Ale proszę państwa, jesteśmy na spotkaniu 3 dni. Liczę na to, że znaczna większość z nas zostaje, tak? Mamy jeszcze dzisiaj bogaty program i myślę, że wieczorem już mniej zobowiązującej atmosferze poruszymy jeszcze szereg innych wątków. To tak powiem, jaka jeszcze obowiązuje lista przemówień. Tu oddaję głos zaraz tak panu architektowi. Krótko, bo już głos zabierali Tomasz Matusiewicz, Bartłomiej Struzik i na koniec Agata Agatowska. I w tym samym już ten punkt wyczerpiemy na dzisiaj. I obiecuję, dyskutujemy później w innych punktach. Bardzo proszę. Przemek Wielądek, PDV Architekci. Ja reprezentuję środowisko architektów praktykujących. Chciałbym przyłożyć funkcję czasu do naszej dyskusji i zwróciłem uwagę na wykres w wykładzie pani Moniki Wróbel odnoszący się do intensywności działań twórczych, który powstał w wyniku prowadzonych badań i co ciekawe nakłada się to na czas dekoniunktury, tak? Ponieważ przypominam że w tamtym czasie, czyli od lat 2010 i 2013 jako architekci mieliśmy bardzo mało roboty i braliśmy udział w wielu konkursach, no w większości niestety przegranych, ale tutaj refleksja mnie nachodzi, że no, mówiąc w skrócie, artysta głodny jest bardziej płodny i prawdopodobnie to mógł być tak, że prawdopodobnie, ponieważ wchodzimy w okres dekoniunktury, czeka nas wysyp prac twórczych o wysokiej jakości artystycznej, ale tutaj już ponieważ rozmawialiśmy o przykładach twórczych architektów i rzeźbiarzy, przychodzą mi do głowy 2 przykłady. Pierwszy związany z pomnikami i upamiętnieniem, czyli współpracę architekta Marka Suzina i rzeźbiarza Natana Rapaporta. Chodzi o pomnik umiejscowiony przy placu bohaterów getta, pomnik upamiętniający bohaterów getta. W tym przypadku Marek Suzin odpowiedzialny był za nasycenie takimi ukrytymi symbolami pomników, ponieważ tam są 2 pomniki. Pierwszy pomnik to jest ten okrągły pomnik z płyty z czerwonego piaskowca z symboliczną literą z hebrajskiego alfabetu. Bereishis, jest to pierwsza litera w Starym Testamencie symbolizująca początek. Druga rzecz, która jest głęboko symboliczna, to kamień, który został użyty do obudowy pomnika głównego, czyli ten granit szwedzki. No, wedle różnych źródeł był to kamień, który miał służyć do budowy łuków triumfalnych przez hitlerowców w podbitych miastach. Drugi przykład, taki bardziej związany z ikonografią, to już przykład Dawida Czernego, wspomnianego przez panią profesor Nekandę Trepkę, który wszedł we współpracę z czeskim deweloperem, firmą Trigema. I tam no, droga poszukiwań twórczych związana jest z wplataniem pewnych wątków bezpośrednio w budynek. I są 2 przykłady, które w najbliższym czasie zostaną zrealizowane. To jest przykład
budynku nad Wełtawą z rzeźbą stojącą przy budynku wysokości 24 metrów, symbolizującą mityczną Lilith, a drugi projekt to będzie najwyższy budynek w Pradze, Top Tower, zintegrowany z pomnikiem, z rzeźbą w zasadzie wraku statku. Dziękuję. Dziękuję. Głos oddaję do tyłu. Jeszcze takie, taki duet artystyczno stworzyli przecież Gustaw Zemła z umknął imię Zabłocki, architekt, imię już nie pamiętam. Wojciech Zabłocki, prawda? Też dużo udanych realizacji. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Bardzo króciutko. Tak dosyć przygnębiający obraz nam się tutaj rysuje, ale zerknąłem na program i punkt jest, jak nie realizować rzeźby. Ale tutaj pozwolę sobie podzielić się takim przykładem, który być może jest jakimś jasnym punktem. Otóż w ubiegłym roku Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, takie ciało działające w Krakowie, zaproponował współpracę krakowskich uczelni przy projekcie rewaloryzacji ogrodów śródblokowych. To była potrzeba przywrócenia tej funkcji ogrodu w zabetonowanych przestrzeniach miejskich i zostali zaproszeni właśnie studenci Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Rzeźby, studenci Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Architektury Krajobrazu. I wydaje mi się, że to jest taki ciekawy przykład, gdzie jednak można stworzyć tę przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej, gdzie można się dzielić zupełnie inną perspektywą, innym spojrzeniem na te same tematy projektowe i rzeczywiście jest instytucja, która jest w stanie koordynować ten dialog pomiędzy różnymi dyscyplinami. Zapraszam Państwa, jeżeli ktoś będzie miał okazję, 25 października w Krakowie odbędzie się wernisaż pierwszej edycji tego projektu, gdzie zostaną zaprezentowane wyniki naszej pracy. I druga rzecz, o której króciutko chcę powiedzieć, to jest właśnie przywołany przeze mnie pomnik Treblince. No to jest znakomity przykład przestrzeni zaangażowania, prawda, gdzie oprócz tego konwencjonalnego, powiedzmy, elementu rzeźbiarskiego jest cała struktura przestrzenna, która wymusza na nas pewne reakcje emocjonalne, zmysłowe, intelektualne. Więc to nie jest nowa koncepcja rzeźby, ona już funkcjonuje w naszej świadomości, w naszej kulturze, ona w jakiś sposób moim zdaniem została utracona. To znaczy tutaj widzieliśmy ten bardzo pieczołowicie przygotowany dokument, który wymienia różne realizacje i widzimy, że jest w zaniku to myślenie o przestrzeni rzeźbiarskiej jako przestrzeni doświadczenia. Ja dlatego o tym mówiłem, posłuży. No właśnie, tak, a to już jest późniejsza realizacja. Ja dlatego mówiłem o Treblince. No moglibyśmy jeszcze się cofnąć do drogi pamięci Oskara Hansena, o którym tutaj dzisiaj wielokrotnie mówimy, ale wydaje mi się, że to jest istotne, żeby zwrócić uwagę, że to jest i w jakiś sposób zakorzenione w naszym doświadczeniu. Powinniśmy do tego sięgać i jak najchętniej z tego korzystać. Dziękuję. Dziękuję. Może też jedną z odpowiedzi na nową formę i funkcję rzeźby jest jej powrót tam, skąd wyszła, czyli z architektury, tak? Możliwe, częściowo. A jeśli chodzi o miejsca i Kraków, to pewnie niektórzy z Państwa wiedzą, Tadeusz Kościuszko na Wawelu stoi na tymczasowym miejscu. To było tymczasowe miejsce, nie to miało być. Dobra. I stoi do dziś. Tomasz Matusewicz. Trochę tutaj kolega wywołał. Poczułem się, że koniecznie powinienem zabrać, tak mi się przynajmniej wydaje. Mianowicie, czy istnieje rzeźba jako tło? Ja bym powiedział, że nie zgadzam się z tą teorią, co do tego, że powiedzmy architektura, że jakiś element względem innego jest tłem. Ja bym powiedział, że w przestrzeni publicznej wszystkie elementy tworzą kontinuum znaczeń. I tak chciałem skonkretyzować na przykładzie modernizmu. Jeżeli na osiedlach modernistycznych pojawiała się rzeźba, oczywiście w renesansie też tak było, ale co wprowadza rzeźba w skali urbanistycznej czy w ogóle w skali miejskiej? Mianowicie jest elementem pewnej współzależności i tworzy pewien komunikat, bym powiedział dialog z użytkownikiem, czyli z człowiekiem, mianowicie, że ta skala jest bliższa człowiekowi. A czym jest rzeźba w jednej z definicji? Mianowicie tym, że w niewielkiej formie czy skali jest niezwykle takim zintensyfikowanym przekazem różnych znaczeń.
Natomiast w modernizmie rzeźba, która pojawiała się, była takim łącznikiem, takim przejściem do tej skali architektonicznej budynków, które były bardzo syntetyczne, monumentalne. Czyli jakby to byśmy powiedzieli, w pewnym sensie humanizowała tą przestrzeń, ale także no, dawała lepsze poczucie bycia uczestnikiem tej przestrzeni. Czy też oczywiście jedną z takich elementów było rozróżnienie, ponieważ osiedla modernistyczne to były wspaniałe formy na rzutach, natomiast takiej komunikacji wizualnej czy w ogóle w poruszaniu się dawały takie wyznaczniki danego miejsca. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Agata Agatowska. Chyba jedno zdanie mogę tylko wypowiedzieć. Ja jako rzeźbiarka chciałabym powiedzieć, no my tutaj spotykamy się i dyskutujemy dużo na temat rzeźby pomnikowej. Ja bym chciał, ja już miałem to wcześniej powiedzieć, no, to przez przypadek, może dlatego, że łatwo identyfikujemy problemy na przykład i tak dalej, no, ja myślę, a ta rzeźba inna, ta niosąca radość z przebywania w jakimś miejscu po prostu jest jeszcze rzadkim gatunkiem. To znaczy właśnie tutaj po tych wszystkich statystykach widzimy, że artyści są aktywni i jednak próbują prezentować swoją sztukę w przestrzeni publicznej. No tak jak powiedziałam, jednak tutaj do tej pory koncentrowaliśmy, tak się rozłożyły jakieś no, punkty ciężkości, że mówiliśmy więcej o rzeźbie pomnikowej. Jutro pewnie jest ta część taka z artystami, więc będzie, nastąpi jakaś równowaga, ale to co ja uważam jest istotne, żeby jednak oprócz tej drogi dla rzeźby historycznej, czyli upamiętniania jakichś wydarzeń, osobistości, postaci ważnych, dla społeczeństwa, jednak kłaść nacisk na postawy artystyczne i po prostu prezentowanie pewnych współczesnych postaw artystycznych w przestrzeni publicznej. Powinny to być według mnie nowoczesne prace, odpowiadające właśnie no, swoim współczesnym czasom, o których opowiadają. Ponieważ przez takie realizacje też opowiadamy pewną historię, która ta historia stanie się historią za powiedzmy 30 lat i będzie mówiła o tym, co osiągnęli, co udało się artystom stworzyć dziś, prawda? Czyli trzeba myśleć troszeczkę tak perspektywicznie, żeby pozostawić też po sobie jakiś spadek, że tak powiem, spadek artystyczny, a nie tylko upamiętniać to, co było. Ale tak jak mówię, to są jakby takie dwa nurty. Jeden poświęcony realizacji jakiegoś tematu upamiętniania, a druga droga to jest właśnie tworzenie tej nowoczesnej drogi. I tutaj też odniosę się właśnie do współpracy z architektami, czyli no, jest tu taka szansa, żeby tworzyć już na etapie projektowania właśnie architektury przestrzenie dla rzeźby po prostu. I nawet jeżeli ta współpraca nie nastąpiłaby od razu, to istniałaby ten obszar przestrzeń ten dla realizacji rzeźb. Proszę? Jak na Trafalgar Square, ten pusty cokół, który można zająć. To znaczy nawet plac po prostu, już jakby planowanie, że może tam coś stanąć, ponieważ wydaje mi się, że to jest też problem, że później artyści szukają miejsc, gdzie jakaś praca mogłaby powstać. I teraz tak, nie musi artysta realizując swoje dzieła niezależnie, nie na zadany temat, tylko po prostu realizując swoje pomysły, szuka później miejsca, gdzie taka praca mogłaby zafunkcjonować. I to, co chciałabym powiedzieć, takie dzieło też tworzy konteksty. One są często niespodziewane i to nie są konteksty, które są zaplanowane, że tak czy inaczej mają działać. One po prostu wywiązują jakiś taki dialog z miejscem i ze społecznością. I co jeszcze tutaj jest istotne, bo mówimy o pomnikach, o oswajaniu tych pomników, poprzez tworzenie rzeźb, które nie stoją na wysokich cokołach, tylko są bardziej dostępne, umożliwiamy ten taki bezpośredni kontakt społeczności z rzeźbą, ze sztuką. I jeszcze jeden temat, który tak króciusieńko, jest wiele miejsc, wiele miast, które nie mają swoich galerii sztuki współczesnej, które oferowałyby taką właśnie ofertę dla lokalnej społeczności i przestrzeń publiczna w jakiś sposób jest w stanie to umożliwić poprzez prezentację nowoczesnych dzieł.
Oczywiście tutaj dochodzimy do tego problemu decyzji, co powinno stanąć w przestrzeni publicznej, co uznajemy za tą sztukę taką wysoką, bo ja jednak mimo wszystko, mówiąc o takiej dostępnej sztuce, reprezentujące sztuce, która reprezentuje postawy artystów, mam na myśli też sztukę wysoką, prawda? Jakieś osiągnięcia artystyczne, nieprzypadkowe prace. To jest dyskusja, to jest właśnie ten duży problem decyzji później, co. Natomiast no, jeszcze raz ten akcent właśnie na sztukę współczesną i prezentowanie postaw artystycznych. Może tak na podsumowanie jeszcze, jeśli chodzi o twórczość Tonego Craiga, on, jak wiemy, rozwija swój koncept artystyczny i nie nagina się, nie tworzy innych prac, tylko to, co go zajmuje przez całe życie, to staje w różnych właśnie miejscach, w synagodze na przykład w Kolonii, czy gdzieś w parkach, w przestrzeniach. Tworzy inną wymowę w danym konkretnie miejscu, a jednocześnie no, tworzy ten znak czasu, prawda, współczesności. Także tyle. Agato, rzeczywiście już wybiegłaś, muszę zamykać zaraz. Jak wybiegasz, proszę Państwa, mamy dwa dni jeszcze dyskusji. I tutaj Agata słusznie zauważyła, że w zasadzie już wchodzimy w tematykę dnia jutrzejszego, czyli autonomii twórczej no, w kontekście potrzeb, tak, spełniania potrzeb, ról społecznych, też przez sztukę i przez artystę i będziemy pewnie mieli ciekawe spostrzeżenia jutro. No ja mam cały czas, znaczy ja tak, ja podkreślę, że rzeczywiście my to robimy dla publiczności, dla odbiorcy, ale tu wymaga to przedyskutowania, bo rzeczywiście czy pomniki, czy sztuka zeszła z cokołów, ale usiadła na ławeczce, bo taka jest potrzeba, tak? Takie są potrzeby społeczne. Bo wszyscy chcą mieć te ławeczki. I to jest kolejna pułapka tak, zbliżania i odpowiadania na... No właśnie. Znaczy to jest właśnie bardzo skomplikowany sposób, jak my będziemy odpowiadać na potrzeby publiczności, społeczeństwa, czy w sposób taki bezpośredni, czy może edukując i wtedy dopiero spełniając te potrzeby bardziej rozwinięte. No, mówię, to jest bardzo trudny, skomplikowany, złożony temat. Proszę Państwa, jedna osoba mi umknęła, mimo że się zgłaszała wcześniej i tym samym już naprawdę zamknę dzisiejszą tą część dyskusji i będziemy dyskutować dalej. Ostatnia osoba dzisiaj, teraz zabierze głos w tej części, Piotr Welk. To ja króciutko tylko, ponieważ ja nie jestem rzeźbiarzem. Mam do czynienia ze sztuką, też uczę, nie jestem rzeźbiarzem. Raz pisałem recenzję rzeźbiarzowi, ale bardzo się bałem, że czy się znam. Ale coś innego jest dla mnie ważne, ponieważ trochę zajmowałem się takim próbą współpracy z nauką. I wydaje mi się, że żeby to tak jakoś krótko, nie będę tego rozwijał, ale nauka to jest wiedza. To jest jakieś konkrety. Sztuka jest intuicją, prawda? Więc z jakiegoś powodu chcemy wymagać od artystów tego, żeby byli przewidywalni, żeby się dali wpisać w tabelki, w planowanie, w terminy i tak dalej. A jednocześnie jakby mając nadzieję, że nas czymś zaskoczą, dajemy im ten bagaż cały, o którym mówiła Ola i jednocześnie liczymy, że mimo wszystko wymkną się naszej... Jest to rzeczywiście trudne i gdzieś te spotkanie może być tylko wtedy, kiedy rzeczywiście szanujemy to, że nie wiem, naukowcy mogą badać sztukę wtedy, kiedy zaistnieje, ale dość trudno, mogą wskazywać pewne trendy i pewnie to pomaga też nam, nie wiem, oceniać rzeczywistość. Ale jednak no, gdzieś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I jakby szanując te rzeczy, pewnie dużo łatwiej nam wiedzieć, gdzie my jako, nie wiem, artyści możemy się zwrócić do nauki, żeby nam coś podpowiedzieli, po to właśnie, żeby cały czas zaskakiwać. To nie, jakoś tak chciałem to powiedzieć. Proszę Państwa, dziękuję za głos. Na podsumowanie, tu odnosząc się do słów Piotra, sztuka w ogóle, artysta, a rzeźbiarz w pewnym sensie trochę bardziej, bo właśnie czasami ma inwestycje do wykonania, musi być jednocześnie silny i wrażliwy. To czasami jak ogień z wodą, to połączenie
Także jednocześnie odpowiadać na przewidywalne procesy, ale jednocześnie być nieprzewidywalny, tak? I zachować tą autonomię twórczą, o której będziemy rozmawiać jutro. Bardzo dziękuję za tą część. Zapraszam wszystkich na obiad. Już może tylko przypomnę, co nas czeka po obiedzie. Po obiedzie Edyta Ołdak pokaże działanie interaktywne, rzeźba, obiekt, czyli idea. Warsztaty, przepraszam. O 15.00. Nie wiem, co, za godzinę. Godzinę musimy zjeść obiad. 16.30 Kamila Szejnoch prezentuje projekt Miejsce Mocy w Parku CRP. Najpierw tu się... Zacznijmy tutaj o 16.30 po warsztatach Edyty, które również tutaj się odbędą, tak? I pokażę najpierw film, projekcję, a następnie przejdziemy do parku. Także zapraszam serdecznie. Na koniec kolacja. I wtedy jeszcze wracamy wszyscy do otwartej dyskusji. Bardzo dziękuję za tą część.